Cześć, witajcie. Hello. Witajcie. Hello. Witajcie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym CTechu. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj spędzić z Wami ten wieczór, właściwie popołudnie. Mam tu trzech fantastycznych mężczyzn. Adama, który zajmuje się kwestiami technicznymi, Szymona i Cezarego, naszych dzisiejszych prelegentów, ale zanim opowiemy o CTechu i oni przedstawią się dzisiaj, to mam do Was ogromną prośbę o to, żebyście dali znać w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać, czy wszystko jest ok i jak się macie po prostu. Napiszcie do nas. Co tam, Cezary, pokazujesz? Tak jest, Cezary Walędziuk. Lokowanie produktu. Lokowanie produktu nastąpiło, jest. Możesz troszkę wyżej, Cezary, podnieść tabliczkę. Tak, o tak. Tak jest dobrze. Jest lokowanie produktu. W takim razie dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy wszystko gra, czy wszystko jest ok. Tradycyjnie Adam wspiera nas w kwestiach technicznych, wizualnych i tego, żeby całe wydarzenie dziś się właśnie odbyło. Szymon będzie naszym prelegentem numer jeden, a Cezary numer dwa. Czy pojawiają się pierwsze komentarze, ponieważ... O, jest ok, dobra. Mikołaj, dziękuję bardzo za informację, że jest ok. Dajcie jeszcze, poczekamy jeszcze na kilka osób. Jak się chłopcy macie, panowie macie? Widać, słychać. Super. Dobrze. Jak się czujecie? Jak atmosfera? Znakomicie. Znakomicie. Nie zestresowani? Ja mogę dodać, nie używajmy tego słowa może teraz. Dobra, nie będziemy. Jest git. Cezary, chciałeś coś powiedzieć? A czy od ostatniej mojej prezentacji w CTechu ja zainwestowałem w sprzęty, więc po ta moja, powiedzmy, prelekcja poprzednia, która odbyła się w marcu, ja dobrze pamiętam, to mnie zainspirowała, żeby zainwestować bardziej w sprzęt, powiedzmy oświetlenie, to te światło z tyłu teraz jest, więc bardzo się cieszę, że mogę drugi raz wystąpić. My też się cieszymy i to prawda, widać Cię bardzo dobrze i kolorki są świetne. Dobrze, Adam, włączymy prezentację w takim razie? Tak. Zapraszamy Was bardzo serdecznie tutaj, żebyście komentowali, zadawali pytania, ale zanim to nastąpi, przejdźmy chwilę przez kilka ważnych informacji dzisiejszego spotkania. Więc tak, przede wszystkim dzisiaj będą dwie prelekcje w szeroko rozumianym dotnecie. Pierwszy wystąpi Szymon z pragmatyczną optymalizacją aplikacji ASP.NET Core, a później Cezary, czyli asynchroniczny C-Sharp. Pomiędzy tymi dwoma prelekcjami będzie przerwa około 5 minut, ale to będzie w trakcie, poinformujemy Was w trakcie. 5 minut, tak jest. W międzyczasie, a właściwie na koniec całości, poprosimy Was o to, żeby wypełnić ankietę. Ważne jest, żebyście śledzili uważnie to, co się dzieje i na koniec wypisali wnioski. Każda informacja jest dla nas ważna, ponieważ ulepszamy, doskonalimy się, też się uczymy, więc bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żebyście podzielili się z informacją zwrotną z nami. Co dalej? A, sponsorzy. Właśnie, naszymi sponsorami jest JetBrains, ponieważ mamy dzisiaj tak tradycyjnie dwie licencje JetBrains do wygrania. Weźcie udział w konkursie, właściwie w konkursie, w ankiecie, wpiszcie się na listę, która pojawi się tutaj za chwilę w komentarzach, wpiszcie swoje imię, nazwisko i na końcu wylosujemy dwie szczęśliwe osoby i oczywiście naszym sponsorem jest Connectis. Właśnie tutaj Adam wyświetla link do listy uczestników, ona pojawi się też w komentarzach. Czy coś jeszcze? A, wiem, chciałam jeszcze dodać, ponieważ w ostatnim komentarzu przeczytałam informację, że nasze licencje JetBrains, że coś się dzieje z naszym kołem fortuny, że jest nieuczciwe i że osoby po kolei wygrywają. Nie jest to prawdą, ponieważ okazało się, że ostatnio jedną z licencji wygrał chłopak, który 10 razy próbował, 10 razy nikodem podchodził do tego, żeby w końcu wygrać licencję, więc nie jest prawdą, nasze koło fortuny jest uczciwe i o to dbamy bardzo szczegółowo, ale nie zmienia to faktu, że zachęcamy Was do tego, żeby brać udział po prostu. I gdzie możecie nas znaleźć? Na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie i na meetup.com. Czy coś jeszcze? Chyba to wszystko. Dobrze, zanim Szymon jeszcze się przedstawi, zanim ja przedstawię Szymona, tutaj pojawił się komentarz od Artura odnośnie koszuli Cezarego. My na początku też rozmawialiśmy o tej koszuli, o tym błysku, więc Cezary na pewno, na pewno się cieszy bardzo, Artur, że pamiętasz o tej koszuli, my też pamiętamy. Za to tło ma piękne, różowe, dopasowane. Dobrze. Żeby się już dalej nie stresować, nie rozgadywać, zapraszam na naszą wirtualną scenę Szymona. Szymon opowie nam o pragmatycznej optymalizacji aplikacji ASP.NET Core. Jednak jeszcze dwa zdania o Szymonie.
Szymon jest taką, wydaje się, bardzo otwartą osobą i taką rzeczywiście jest. Właśnie z wielką chęcią dzieli się swoją wiedzą, wdraża się, uczy się nowych nowinek technologicznych, a w momentach przyjemności gra na gitarach, które tam możecie zobaczyć kątem oka, oraz hoduje koty. Szymon, scena należy do ciebie, 55 minut plus minus, plus jeszcze odpowiedzi. Zapraszam was do komentowania. Powodzenia, Szymon, trzymamy kciuki. Powodzenia. Dziękuję bardzo za to miłe wprowadzenie. Nie wiem, czy jeszcze jest coś do powiedzenia w ogóle tutaj, w takim wypadku. Okej, okay, mam na imię Szymon, jestem programistą .NET już od ładnych parunastu lat. Głównie jestem związany z Microsoftem i z .NET-em. Teraz od samego początku, gdy pojawił się .NET Core, to starałem się tworzyć aplikacje właśnie w .NET Core i migrować w miarę możliwości te rzeczy, które już zostały stworzone w starym .NET frameworku. Stąd generalnie ta prezentacja moja, bo dużo jakichś problemów, które gdzieś tam się pojawiało, dużo wiedzy, którą pozyskiwałem w ciągu lat. Po jakimś czasie okazywało się, że czasami omijałem jakieś bardzo ważne takie rzeczy, które są podstawami wręcz, o których trzeba cały czas pamiętać. I to jest właśnie ta prezentacja. To może zacznę. Swoją prelekcję chciałbym rozpocząć od słów amerykańskiego naukowca, autora książki The Art of Computer Programming, to jest Donald Knuth. Szczególnie często w różnych prezentacjach, w różnych publikacjach widać zdane premature optimization is the root of all evil. Problem jest w tym, że rzadko pojawia się ten cytat z początkiem tego cytatu oraz z zakończeniem, które mówi wyraźnie o tym, że no jednak nie należy zapominać o tych 3% optymalizacji, o tych 3% sytuacji, w których optymalizacja jednak nie jest tym złem wcielonym. Co dalej? Wytwarzane przez nas oprogramowanie jest zawsze osadzone w realiach jakiegoś biznesu. Także to biznes powinien narzucać, moim zdaniem, biznes powinien narzucać to, za co płaci, gdzie jesteśmy optymalni, gdzie możemy czasami zrobić coś mniej optymalnie, ponieważ no, komputery w tym momencie są w większości są dużo potężniejsze niż lata temu, w większości aplikacji jednak wystarczyłby prosty czasami integer do nadania identyfikatora użytkownika, nie na przykład long, co często się dzieje. Co dalej? Podnoszenie wydajności aplikacji według mnie nie powinno się stać tak zwaną sztuką dla sztuki. Istnieje jakaś biznesowa przesłanka, ku temu na przykład czas wykonania metody API jest zbyt wolny lub wykorzystujemy zbyt wiele pamięci, przez co uniemożliwiamy skalowanie aplikacji API, wtedy należy skupić się na miejscu, które wymaga optymalizacji. Dlatego w 97% wystarczy napisać wydajny zamiast bardzo wydajnego kodu. Należy też zwrócić uwagę na to, że jeżeli próbujemy ten kod docisnąć do granic możliwości, jeśli chodzi o wydajność, korzystając z ciekawych rozwiązań językowych, programistycznych, często kod staje się dużo mniej czytelny i w warunkach takich korporacyjnych wdrożenie nawet nowej osoby do tego kodu jest ciężkie. Dużo więcej błędów powstaje, korzystając z takiego kodu i modyfikując go. Więc należy mieć na uwadze, że jednak nie zawsze należy stosować najwydajniejsze rozwiązania, mimo wszystko. Co dalej? Jakie są główne związane z frameworkiem czynniki wpływające na wydajność aplikacji? Oczywiście mówimy tutaj o jakimś takim szablonie, bo czynników jest mnóstwo, ale można je po prostu jakoś pokategoryzować. Według mnie są to koszty operacji na pamięci, koszty związane z obsługą wątków oraz wszystko, co jest związane z operacjami wejścia, wyjścia. Jeśli chodzi o pamięć, ważne jest to, gdzie oraz jakie ilości danych są alokowane, jak często wymagane jest zwolnienie tej pamięci. Czy nie ma wycieków, czy nie ma przestojów związanych z czyszczeniem pamięci? Jeśli są, to oczywiście musimy wiedzieć, jakie. Kolejnym elementem wpływającym na wydajność jest oczywiście zarządzanie wątkami. To jest coś, co poruszy prawdopodobnie Cezary na następnym wykładzie. W tego typu sytuacjach możemy popełnić mnóstwo błędów. Często jesteśmy w stanie doprowadzić na przykład do wyczerpania dostępnych wątków, czy wykonać tak zwany thread pool starvation.
i przez co aplikacja pozornie prosta nagle przestaje odpowiadać i nie jest, i aplikacja webowa na przykład nie jest w stanie przyjąć kolejnych żądań. Następnym z tych zdarzeń, które mają wpływ, bardzo duży wpływ na wydajność, to operacje wejścia-wyjścia, czyli operacje na soketach, odczyt zapis z nośników danych, gdzie nawet źle skonfigurowane logowanie telemetrii potrafi być przyczyną poważnych problemów wydajnościowych. Każdy z tych tematów byłby nieważny i ciężko byłoby pominąć wszystkie, ciężko byłoby przedstawić wszystkie w jednej prezentacji, prelekcji, dlatego skupię się tylko i wyłącznie w tym momencie na alokacjach pamięci. Memory allocations. Nie zawsze jest tak, że wierzchołek wykresu przedstawiającego nam zużycie pamięci, załóżmy wierzchołek jest na 500 MB, nie zawsze oznacza to, że tak naprawdę tylko z takiej pamięci korzystamy. To, że jest to 500 MB, oznacza to, że w maksymalnym momencie wykorzystywaliśmy maksymalnie 500 MB, a to ile czas, ile razy zwalnialiśmy te 500 MB i alokowaliśmy, to jest druga sprawa. Właśnie przez ten czas poświęcony na zwalnianie i alokowanie nowej pamięci, przez konieczność zwalniania i alokowania nowej pamięci, tracimy czas i zbędne trakty procesora. Więcej alokacji powoduje większą liczbę przebiegów garbage collectora. Większa liczba przebiegów garbage collectora może doprowadzić do dłuższych pauz. Z kolei pauzy zmniejszają wydajność, co będzie szczególnie odczuwalne w przypadku aplikacji, które powinny być wysoce dostępne dla wielu użytkowników jednocześnie. Tak. Na początku prelekcji skupimy się na niezbędnej teorii, po czym postaram się przejść troszeczkę bardziej do praktyki, pokazać Wam, z jakich narzędzi też często korzystam, na przykład wdrażając nowe biblioteki do swoich systemów, patrząc, jak te biblioteki się zachowują. OK, niezbędna teoria. Podstawy podstaw. Typ preferencyjny kontra typ wartościowy. No niby to podstawy, ale często o pewnych rzeczach się zapomina. A więc czym są typy proste? To są takie typy jak char, integer, boolean na przykład. Typy referencyjne string oraz wszystko, z czego deklaracja jest na przykład słowo kluczowe class. Oczywiście tak, jeżeli chodzi o typy proste, jeżeli chodzi o typy wartościowe, to mamy tu słówko kluczowe struct w typach referencyjnych class, interface oraz delegate. Przechowujemy typy proste oczywiście na stosie, typy referencji na stercie. Przekazujemy typy wartościowe przez wartość, typy referencyjne przez referencję, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli chodzi o assignment, czyli ustalenie wartości, tak samo. W typie wartościowym mamy mamy wartość typu referencyjnym reference oraz wielkość typów, w przypadku typów prostych od 1 bajta w górę, w przypadku typów referencyjnych to znacznie, znacznie więcej w tym wypadku. Tutaj, gdzie mamy takie gwiazdki przy pass around by value oraz assignment value, to dlatego, że nie zawsze jest tak, że musimy przekazywać przez wartość. Są mechanizmy w języku C-Sharp, mówię tu o dotnecie oczywiście, i C-Sharpie, są takie mechanizmy, które pozwalają nam przekazywać typy proste przez referencje. W dalszym ciągu rozważań. Wspominałem chwilę temu o stosie oraz stercie, w którym trzymamy wartości typów prostych oraz referencyjnych. Otóż stack, czyli stos, jest pamięcią, w której przechowujemy dane potrzebne do wykonania danej metody. Po wyjściu z tej metody stos jest czyszczony. Ściśle mówiąc, zostaje przesunięty wskaźnik stosu do początku i zaczyna się ponownie nadpisywanie stosu. Wielkość stosu jest ograniczona, a próba przekroczenia tego ograniczenia spowoduje wystąpienie wyjątku, którego nie da się obsłużyć w samej aplikacji, co jest dosyć kłopotliwe, bo aplikacja wywala się w bardzo niefajny sposób. Jeśli chodzi o stertę, czyli heap, sterta jest pamięcią, w której przechowujemy dane dostępne w czasie życia całej aplikacji. Można w niej przechowywać znacznie większe obiekty, jak rozmiar. Jej rozmiar jest ograniczony zazwyczaj przez dostępną w systemie pamięć. Jest to tak naprawdę pamięć udostępniona przez system. Chyba że ograniczymy sami wielkość sterty, co możemy zrobić na przykład z zmiennym środowiskowym i sterując garbage collectorem. Sterta jest zarządzana oczywiście przez garbage collector.
wydajny kod, tak zwany bez alokacji, polega na wykorzystywaniu wszędzie, gdzie to możliwe, stosu zamiast terty. Wynika to z faktu, że alokowanie oraz zwalnianie stosu jest zdecydowanie tańsze od zwalniania pamięci z tercie. Zwolnienie stosu po wyjściu z metody może być przeprowadzone przez przesunięcie wskaźnika stosu, podczas gdy zarządzania pamięcią z terty musimy już zacząć do roboty garbage collector, którego przebiegi są po prostu kosztowne. Co do garbage collectora, czym on jest? Garbage collector jest takim lekarstwem na konieczność zarządzania pamięci. Jeżeli ktoś pisał wcześniej, jeżeli ktoś programował na przykład w C++, gdzie zarządzało się samemu częścią pamięci, korzystało się z wskaźników i po prostu trzeba było pamiętać o zwalnianiu pamięci, to wie, że pewne rozwiązania są, że pamiętanie o zarządzaniu pamięci jest po prostu kłopotliwe, należy pamiętać o wielu rzeczach. Garbage collector jest takim automatem, który sprząta po nas, co ma plusy i minusy. Plusem jest to, że nie musimy pamiętać o zarządzaniu pamięci, minusem jest to, że czas tego sprzątania, czas przebiegu garbage collectora jest często odczuwalny i trzeba pamiętać, jakich rzeczy nie robić, żeby zanadto mu nie przeszkadzać. Jeżeli chodzi o garbage collector, to mamy dwa takie segmenty stosu, którymi garbage collector zarządza. Jest to small object heap, czyli obiekt mniejszy od 85 kilobajtów oraz large object heap, obiekty większe od 85 kilobajtów. Dalej, obiekty są kategoryzowane w trzech kategoriach, od 0 do 2, to są tak zwane generacje stosu, czyli krótko mówiąc, tam gdzie generacja zerowa, obiekty są najmłodsze, generacja druga, obiekty, które najdłużej żyją i rzadziej ten stos jest przeglądany w celu usunięcia starych obiektów. Czym dłużej obiekt jest przytrzymywany w stercie, to zostaje dokonana promocja do następnej kategorii. Kolejne promocje są dokonywane właśnie w przebiegu garbage collectora. Przebieg polega na tym, że dane w danej generacji są przeglądane przez garbage collector i sprawdzamy, czy prowadzą do nich jakieś referencje. Jeżeli referencje żadne nie prowadzą do danego obiektu, to jest on usunięty. Jeżeli referencje w dalszym ciągu są, to przenosimy go do wyższej generacji i ostatnią generacją jest generacja druga, która jest najrzadziej sprzątana. Garbage collector, large object heap, tak, to już trochę, już mówiłem o tym, obiekty większe od 85 bajtów i tylko i wyłącznie są to obiekty drugiej generacji, ponieważ one są rzadko sprzątane. I teraz bardzo ważna rzecz, kiedy garbage collector jest tak naprawdę uruchomiony, kiedy uruchamiamy przebieg garbage collectora, kiedy bardzo często jest wtedy, gdy robimy alokację dużych obiektów do large object heap'a. Dlatego należy pamiętać o tym, żeby za często nie alokować tak dużych obiektów, ponieważ to, co się dzieje w momencie alokacji dużych obiektów, to garbage collector sprawdza ilość dostępnej pamięci. Często jest zbyt mało, żeby zalokować dany duży obiekt i wtedy następuje pełen proces garbage collectingu, czyli sprawdzamy zerową, pierwszą i drugą generację, co jest kosztowne. Następna sytuacja, gdy jest zbyt mało pamięci dostępnej dla programu i należy zacząć zwalniać pamięć, żeby móc alokować następne obiekty. I ostatnia sytuacja, gdy wykonujemy metodę GC Collect, która pod żadnym pozorem nie powinna być wykonywana w kodzie takim produkcyjnym. To można to robić do celów testowych, gdy naprawdę mamy ścisłą intencję, wiemy, co robimy. Bo garbage collector sam sobie powinien poradzić się z większością sytuacji i wystarczy mu po prostu nie przeszkadzać. Więc to raczej jest zbędne wykonywanie garbage collect. OK, i teraz tak, żeby w ogóle zobaczyć, jak się zachowuje nasz kod, to warto by było znać kilka narzędzi. W mojej prezentacji przedstawię wyniki działania kilku narzędzi. Jest to .NET Counters, link dostępny tutaj, JetBrains.memory oraz Perview, które jest bardzo prostym narzędziem,
bardzo prostym, niezależnym, skomplikowanym w użyciu, ale prostym, jeżeli chodzi o same funkcje, którymi dysponuję. Tak. I może przejdźmy teraz do krótkiego demo z garbage collectora. Okej. Okay. Powinien się pojawić kod źródłowy. Mam nadzieję, że go widać. Niestety nie widzę od Was odpowiedzi, także nie mam iż ten kod tutaj jest. Chcę Wam pokazać kilka takich fragmentów kodu, które będą się w różny sposób zachowywać, tak żeby zobrazować to, co się dzieje z kodem, gdy alokujemy pamięć i jak będzie wyglądała w ogóle pamięć po zalokowaniu. To jest bardzo, bardzo prosty kod, w którym mamy kilka scenariuszy. Scenariusz pierwszy jest to prosta metoda asynchroniczna, głównie dlatego, że mamy tutaj delaya. Okej, okay. Jest to prosta metoda, w której tworzymy listę i w pętli Y alokujemy tą listę obiektami. Nie dzieje się tutaj w zasadzie nic, pętla idzie w nieskończoność, także będziemy zwiększać i zwiększać pamięć zalokowaną przez nasz komponent, przez nasz kod. Uruchomię aplikację i w międzyczasie warto byłoby uruchomić narzędzie, które pozwoli nam w jakikolwiek sposób śledzić, co się dzieje z aplikacją. Wykorzystamy do tego na samym początku .NET Counters. To jest narzędzie, które czyta po prostu countery wysyłane przez .NET, mówiące o tym, jakie eventy towarzyszyły wykonaniu kodu. Uruchamiam narzędzie poprzez komendę .NET counters, parametr monitor, bo chcemy na bieżąco monitorować to i wskazujemy process ID, który mamy aktualnie tutaj w konsoli. Ok, uruchamiam aplikację. I co się dzieje? Powinniśmy już coś zobaczyć. .NET stop. Aha, oczywiście uruchomiłem nie ten fragment kodu, ponieważ chodziło o scenariusz 1. .NET Counters ma jeden poważny problem, który zauważyłem. Jeżeli wyłączymy najpierw aplikację, to bardzo ciężko jest zamknąć w ogóle .NET Counters. Dlatego musiałem skillować PowerShell. OK, uruchamiam jeszcze raz prawidłowy fragment kodu, czyli przykład jest jeden. W konsoli powinienem zobaczyć process ID. I OK, na razie nie dzieje się nic, ponieważ aplikacja jeszcze nie została uruchomiona, więc startujemy. Pojawia nam się tabelka z danymi, które na pierwszy rzut oka mogą nic nie powiedzieć. Jeżeli chcemy zobaczyć pełen opis tego, co powinniśmy zobaczyć w .NET Counters, jest taka komenda jak list, która nam mówi po kolei, za co odpowiedzialne są poszczególne kolumny. To, co nas będzie interesować, to liczba przebiegów na generacji 0, 1, 2 oraz wielkość danych, które są w generacji pierwszej, zerowej i drugiej. Aplikacja chodzi, ale nie dzieje się nic, poza tym, że allocation rate, widzimy dane, które są alokowane w jakiś sposób liczba tych danych się zwiększa, ale nie widzimy danych na poziomie zerowym, pierwszym, drugim, z tego względu, że nie wymusiliśmy w żaden sposób garbage collectora, nie wymusiliśmy go do wykonania żadnego przebiegu, z tego względu, że mamy bardzo dużo pamięci RAM, a ilość danych jest tak zbyt mała, żeby wymusić ten przebieg, więc możemy zrobić coś, czego nie powinniśmy robić absolutnie w kodzie produkcyjnym, czyli wykonaliśmy metody garbage collectora collect. Także uruchomimy aplikację jeszcze raz. Bardzo dobrze counter się odświeżył na szczęście, bo czasami ma z tym problem. OK, uruchomiliśmy aplikację i co widzimy? Liczba danych na poziomie zerowej generacji
jest stała w tym momencie, ponieważ przy każdym obiegu pętli while dodajemy określoną liczbę danych i wykonujemy garbage collector, czyli na tym poziomie zerowym przy każdym przebiegu garbage collectora, garbage collector zobaczy, dobra, do danych sięgają jakieś referencje i przeniesie go do generacji wyższej. To samo się dzieje w generacji faktycznie pierwszej, gdzie te dane już na tyle urosły, że ich liczba po prostu nie rośnie w tym momencie. Okej, a co się stanie na przykład, w jaki sposób możemy sprawić, żeby ten garbage collector, żeby druga generacja i w ogóle wszystko się wyczyściło tutaj? Wystarczy zwolnić te dane, które są w tym momencie zalokowane, czyli nawet gdybyśmy potencjalnie wbili się w kod i próbowali uruchomić metodę users clear, czyli wyczyścili listę, to powinienem zobaczyć dużo mniej danych. Tak, z akcentem na powinienem zobaczyć. Coś się dzieje. O, nie wiem. Niestety w prezentacjach na żywo często do tego dochodzi, że coś nie działa tak jak trzeba. Niespodziewanie dane się nie wyczyściły. Podłączę się jeszcze raz do tego samego procesu. Okej, postaram się to pokazać na innym narzędziu, gdzie będzie mi łatwiej to odświeżyć po prostu. Polećmy dalej. To jest pierwszy przykład. Wrócę teraz do przykładu, który paradoksalnie mógłby się znaleźć na samym początku. Ale jednak będzie jako taki przykład referencyjny podany. Także analyze S0, stop, OK. Jest to bardzo prosta aplikacja. W pętli Y robimy thread sleep. Na następnej prezentacji kolega wam powie, dlaczego nie należy tego robić absolutnie w aplikacjach, w których chcemy, żeby aplikacja przyjmowała jakąkolwiek liczbę sensownych żądań. Dlaczego nie należy tego robić? W tym wypadku używamy thread sleepa, bo nie chcemy widzieć zbędnych alokacji, nie chcemy widzieć alokacji chociażby, które wynikną z wykorzystywania taska. OK, i uruchamiam aplikację. Proces ID 4600. Jednak widzimy jakieś dane, a widzimy dane głównie dlatego, że sam .NET prowokuje alokowanie pewnej ilości danych, na przykład jakieś stałe, które są zwykle stringami, jakieś obiekty, które muszą być po prostu uruchomione w momencie uruchomienia aplikacji. No ale tych danych będzie zdecydowanie mniej niż poprzednich aplikacji. Jak widać, tutaj allocation rate jest bardzo niski, bo już nie rośnie w tym momencie. To narzędzie .NET Counters jest bardzo ciekawe, ponieważ można zobaczyć, co się dzieje w generacjach, ale przy dłuższym zarządzaniu, przy dłuższym korzystaniu z tego jest dosyć nieczytelne, dlatego to, co ja preferuję, to jest na przykład JetBrains.memory. No między innymi, którego licencję będziecie w stanie dzisiaj wygrać prawdopodobnie. Okej, jak z tego korzystać? Spróbuję się podłączyć pod proces, który został już uruchomiony. 4600. Czy to jest ta aplikacja? I robimy run. Nie chcemy widzieć unmanaged memory, bo interesuje nas tylko sterta w tym momencie. I w tym przypadku referencyjnym zobaczcie, co się dzieje. Otóż mamy heap generation 2, heap generation 1 i generacja 0.
i pamięć jest stała, nic się tak naprawdę tutaj nie dzieje, możemy zrobić snapshota. Po każdym snapshocie jest, przed każdym snapshotem jest wykonywana metoda GC Collect, która to która wykonuje przebieg garbage collectora i jak widzimy, już nic się nie dzieje między pierwszą a drugą generacją, czyli no, nie ma nowych alokacji w ogóle tutaj. Korzystając z tego narzędzia, możemy podejrzeć jeszcze na przykład dokładnie zmienne, ale może pokażę to na innym przykładzie, który będzie czytelniejszy. Wrócę do scenariusza pierwszego, czy tego poprzedniego. OK. Scenariusz pierwszy. Przypominam, alokowanie w pętli for zmiennych obiektów user profile. Po prostu profile, user profile jest klasą zawierającą jakiś podstawowy profil użytkownika. Może zaczniemy od początku. Stawiam breakpointa. Dostaniemy identyfikator 7104. Szukamy go tutaj. Uruchamiamy aplikację. Uruchamiamy. OK. Aplikacja wisi w tym momencie. Nie robi nic, bo wstawiliśmy breakpointa, czyli nie widzimy żadnej alokacji pamięci. Po uruchomieniu dzieją się ciekawe rzeczy, bo ten niebieski skok pokazuje, w jaki sposób alokujemy pamięć. OK, widzimy tutaj, w jaki sposób alokowaliśmy pamięć i widzimy tutaj generację zerową. Wszystko, co się dzieje, te zielone pole, to jest generacja druga. Przy każdym obiegu garbage collectora to, co było na niebiesko, czyli było generacją zerową, przechodzi w generację następną, czyli czerwoną pierwszą i potem w generację drugą. Może dużo lepiej będzie to widać, jeżeli wyłączymy faktycznie GC Collect tutaj. Uruchomię jeszcze raz aplikację. Nowy PID 17948. Może nie ten. OK, uruchamiam aplikację. Pamięć generacji zerowej rośnie cały czas, bo co obieg wstawiamy nowy, wstawiamy trochę danych. Jeżeli wykonujemy snapshot, czyli odpalimy też metodę GC Collect, to wszystko, co było pierwszą generacją, zerową generacją, staje się nagle pierwszą generacją, czyli te czerwone, bordowe pole. Jeżeli zrobimy kolejny snapshot, to wszystko, co było pierwszą generacją, skakuje nam do drugiej generacji. I bardzo fajnie widać właśnie, jak garbage collector w tym momencie działa. Ciekawą rzeczą w tym narzędziu jest to, że możemy zajrzeć do snapshota i zobaczyć sobie, co tak naprawdę siedzi w naszej pamięci. Bardzo przydatną rzeczą jest ten wykres largest size, gdzie widzimy informacje o, na przykład, jeżeli wejdziemy na dominators, to widzimy, że OK, większość danych to są stringi, osadzone w obiekcie user profile, osadzone w tablicy user profile, która jest owrapowana listą. I po kolei widzimy, w jakich klasach to się znalazło. Czyli jesteśmy bardzo fajnie prześledzić, gdzie są nasze dane i co tak naprawdę zżera tyle danych, co tak naprawdę alokuje tyle pamięci, jakie obiekty dokładnie. OK, to jest jeden z przykładów. Przejdę teraz do następnego przykładu. Jest to scenariusz trzeci. Scenariusz trzy, tak jest. Przykład również dosyć prosty. Ma nam pokazać jedną rzecz, w jaki sposób operacje na dużych obiektach, które ładują się do Large Object Heap'a, wpływają na przebiegi garbage collectora. Przykład działa w ten sposób, że mamy while'a. Wewnątrz pętli nieskończonej inicjalizujemy listę. Lista będzie inicjalizowana wewnątrz pętli, więc przy każdym obiegu następnym pętli powinna być ona zwalniana. Ale przy momencie, gdy zwalniamy tą listę, to co 50 obiegów mniej więcej, dokładnie co 50 obiegów, uruchamiamy metodę do something with large object, która to inicjalizuje bardzo dużą, przepraszam, alokuje bardzo dużą listę
obiektów, 85 tysięcy bajtów, czyli akurat tyle, ile minimalnie znajduje się w Leczączek Hipie i wykonuje po prostu prostą iterację na tych obiektach. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Okej. Uruchamiam kod. Kod już jest uruchomiony. Uruchamiam JetBrainsa i startujemy. Co tutaj się stało? Te niebieskie piki to jest alokacja listy, alokacja kolejnych elementów listy. Co 50 pików, czyli alokujemy coraz więcej danych i zostaje pamięć zwolniana. Co jakiś czas następuje dodanie obiektu do Large Object Heap'a i za każdym razem powoduje to pełen proces garbage collectora, czyli za każdym razem, gdy wykonujemy to do something with large object, to przed wykonaniem, przed wstawieniem obiektu do sterty, garbage collector przechodzi przez wszystkie trzy generacje, przez co w tym momencie ta pamięć się nam nie kończy, ale wykonany jest garbage collector, który przenosi dane do następnej generacji. Dlaczego to jest niefajne? Ponieważ za każdym razem, gdy alokujemy, gdy będziemy wiele razy alokować w kodzie coś takiego, to za każdym razem zgłaszamy garbage collectora do przejrzenia wszystkich trzech generacji wykonania pełnego przebiegu garbage collectora, który po prostu jest kosztowny. Okay, gdy to uruchomię dalej, zobaczymy po prostu, jak się te rzeczy dalej dzieją. Ciekawa rzecz, bo to, co można zrobić, to, co możemy zrobić faktycznie w C-Sharpie, jesteśmy w stanie zmusić nasz kod, zmusić garbage collector do działania na określonej liczbie pamięci. W tym wypadku można wykorzystać taką zmianę środowiskową COMPLUS GC Heap Hard Limit, na której możemy bardzo fajnie robić symulację, na przykład wymusić sobie 20 MB pamięci albo 100 MB pamięci, tyle, ile będziemy mieli na jakimś skąpym serwerze i zobaczyć po prostu, jak się aplikacja będzie zachowywała. Polecam bardzo to. OK, przejdę dalej. Garbage Collector. To tyle na temat Garbage Collectora. Kolejne powiązane bardzo rzeczy właśnie z garbage collectorem i z tym, o czym będziemy rozmawiać, to prosta operacja boxingu. Boxing jest to taka podstawowa, polega na opakowaniu typu prostego w sam obiekt. Jest to po to, żeby wygodnie było wykorzystywać typy proste i żebyśmy mieli wszystkie metody, które pozwalają nam wygodnie korzystać po prostu z typów prostych. Sam mechanizm jest często pożądany, niepożądany często jest też z tego powodu, że jeżeli opakowujemy coś w obiekt, on automatycznie ląduje na stercie zamiast na stosie i ma to jeszcze kolejne inne implikacje, o których powiem troszeczkę później. W jaki sposób robimy boxing? Implicit, czyli niejawnie, jeżeli mamy obiekt i do obiektu przypisujemy zmienną prostą, albo też explicit, jeżeli mamy obiekt i przekazujemy kastowaną zmienną prostą, też możemy to w ten sposób zrobić. Dobra, benchmarki. Zresztą mojej prezentacji to tak naprawdę benchmarki rzeczy, które pomierzyłem i które w jakiś tam sposób znalazłem. Nie wiem, ile mamy czasu. Byłbym wdzięczny, gdybyście mi napisali na czacie, jak długo jeszcze mogę tutaj mówić z wami. Okej, okay, w międzyczasie benchmarki. Do benchmarków korzystam z benchmark.net. Mam nadzieję, że każdy z was zna to narzędzie. Jeżeli nie, to zapraszam na benchmark.org. Jest to genialne narzędzie konsolowe, które pozwala nam na sprawdzenie, co się dzieje w naszym kodzie. Krótko, jak uruchomić taki benchmark? Mam sobie projekt, program. Benchmarkiem jest tak naprawdę klasa, która jest opatrzona pewnymi atrybutami, jak na przykład
mówią mi, jaki diagnozer ma być stosowany. To są pewne atrybuty, które mówią mi, w jaki sposób ma się zachowywać ten benchmark i co nam ma symulować i sprawdzać. I każdą metodę, która nam ma wykonywać pewne dane, która ma wykonywać dane, musimy opatrzyć atrybutem benchmark. I to, co benchmark .NET zrobi, weźmie tą klasę, postawi jej instancję i każdą metodę wywoła określoną ilość razy, mierząc ją przed i po i powie nam po prostu, jak się kod zachowuje. W tym wypadku pierwszy benchmark to jest po prostu sprawdzenie wydajności wykonania operacji na typach prostych. Jest to prosty assignment, czyli proste przypisanie zmiennej w przypadku po prostu typu prostego, bez boxingu, gdy mamy implicit boxing, czyli mówimy, mamy obiekt i przypisujemy do niego typ prosty, albo explicit boxing, coś, co nawet, co większość IDE wam podpowie, że jest po prostu bez sensu, bo ten boxing jest robiony, dlatego to jest tak wyszarzany ten obiekt. Jeżeli poproszę developera o to, żeby mi podpowiedział, co można zrobić, to od razu mówi, żeby go usunąć, ten implicit boxing. Jak wygląda taki wykonany benchmark? Nie będę uruchamiał benchmarku teraz, ponieważ on zajmie nam kilkadziesiąt sekund, których nie mamy. Żeby wykonać benchmark, korzystamy z benchmark runnera, metoda run i wstawiamy tutaj instancję klasy, która implementuje benchmark, więc bardzo prosta sytuacja. Wynikiem benchmarku jest, wynik jest w kilku formatach. Jest taki prosty log, który nie do końca może być czytelny dla wszystkich, ale też na przykład są pliki markdown, benchmark boxing albo pliki HTML. To może z markdowna skorzystano, coś takiego na przykład. Co jest bardzo ciekawe. I w tym wypadku co widzimy, że mamy czasy, średni czas wykonania benchmarku z ważnych rzeczy. Średni czas wykonywania benchmarku i liczba generacji, liczba wykonanych obiegów generacji zerowej na 1000 obiegów naszego benchmarku. To samo dla generacji pierwszej, drugiej oraz liczba bajtów alokowanych. I te wartości oraz średni czas wykonania benchmarków w nanosekundach będą nas interesować, ponieważ można bardzo łatwo się do nich odnieść i bardzo łatwo je porównać. Ok, to przejdę do benchmarków samych. Więc tak, pierwszy benchmark boxing. Może omówię go jeszcze. Pierwszy benchmark boxing i co nie jest zaskoczenie, w przypadku, gdy mamy prosty assignment typów prostych, nie mamy absolutnie żadnej alokacji pamięci. W przypadku implicit i explicit boxing mamy taką samą alokację pamięci na poziomie w generacji zerowej, z tego względu, że dane, które alokujemy przy kolejnym obiegu, zostały usunięte po prostu, bo z nich nie korzystamy. Ale czas pomiędzy implicit boxing i explicit boxing jest nieznacznie inny. Nie jestem pewien, czy gdybyśmy do tego nie powtórzyli kilka milionów razy tych testów, to dane nie wyszłyby trochę inne, ale z tego wynika, że explicit boxing jednak jest troszkę wydajniejszy. Żeby osądzić to tak realnie, trzeba by zrobić testy na konkretnych platformach z konkretnym .NET-em. Tutaj mamy .NET Core 3.1.3, który już jest w tym momencie nieaktualny. Pomiędzy wersjami .NET-a są inne optymalizacje kodu, inaczej ten kod jest przerabiany na maszynowy, dlatego te wyniki mogą się różnić. Na pewno będą się różniły. Ok, przejdźmy dalej. Klasa kontra struktura, czyli odwieczny problem. Mamy dwa identyczne bydy, nie identyczne, bardzo podobne. Klasa kontra struktura, te same pola. Double Int i Bool, jedno jest klasą, drugie jest strukturą, czyli jedno jest typem referencyjnym, drugie jest typem prostym. I chcemy wykonać na tym bardzo prosty test, który jedyne co robi, to inicjalizuje obiekt klasy albo struktury. I jaki sposób ten benchmark będzie, jakie będą wyniki tego benchmarku? Otóż w przypadku klasy alokujemy 32 bajty pamięci, w przypadku struktury jest to 0 bajtów. Czas jest zupełnie inny,
W przypadku klasy mamy w generacji pierwszej zerowy jakiś ruch, w przypadku struktury nie mamy, ponieważ nie alokujemy pamięci. Wydawać się może, że to jest praktycznie nic, że to jest bardzo mało danych, ale w niektórych sytuacjach to ma znaczenie. Ok, tutaj mam wykres klasy do struktury, to już mówiliśmy. Średni czas wykonania. I to w sumie tyle. Następny test polega na tym, że będziemy definiować klasę kontrastrukturę, ale w odniesieniu do array'a, czyli w odniesieniu do tablicy. Test polega na tym, że tworzymy obiekt, tablicę 10, 10, 100 oraz 1000 elementów i wykonujemy alokację tej struktury, tablicy struktur i inicjalizujemy tablicę struktur. I ten sam test wykonujemy do klasy oraz struktury. Jakie są wyniki? Na pewno bardzo, bardzo przewidywalne. To w przypadku klasy te dane są te takie same oczywiście. Średni czas. Widzimy, jest w przypadku klasy jest to kilkukrotnie, metody są kilkukrotnie wolniejsze po prostu. W przypadku, jeżeli mówimy o lokowanej pamięci, to tych danych jest też znacznie, znacznie więcej, jeżeli chodzi o lokację pamięci. W przypadku 1000 elementów, w przypadku struktury mamy 16 tysięcy bajtów, a w przypadku klasy mamy 40 tysięcy, więc jest olbrzymia różnica. Ale możemy także sobie powiedzieć, że chcemy, właśnie, dlaczego jest alokacja w ogóle w przypadku struktury? Ponieważ sam wskaźnik do struktury oraz dane tablica i tak znajdują się na stercie. To, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, żeby dane, które się znajdują, dane tablicy, mimo wszystko były przekazane nie na stercie, ale na stosie. Do tego służy słówko stack alloc. Kolejny benchmark, który mamy, mówi nam o tym, że mamy jakąś tam strukturę o danej liczbie elementów i chcemy ją zalokować na stosie zamiast na strukturze. I kolejny benchmark powinien nam pokazać, jaka jest różnica. Otóż ma to gigantyczne znaczenie na przykład już dla tych 1000 elementów, gdzie czas wykonania jest zdecydowanie szybszy, struktury alokacji tablicy struktur korzystając z metody stack alloc, ale nie mamy absolutnie żadnych alokacji. Nie mamy alokacji na generacji zerowej, pierwszej, drugiej, przez co nie mamy w ogóle alokacji pamięci. I często można korzystać właśnie z tych metod, ale trzeba wiedzieć o tym, że mimo wszystko konstrukcja stosu jest taka, że jej wielkość jest ograniczona po prostu. Więc trzeba mieć to na uwadze, że musimy dokładnie wiedzieć, ile pamięci, jaką pamięcią dysponujemy i ile chcemy zalokować na tym stosie. Okej. Kolejna rzecz w C-Sharpie, która pojawiała się już jakiś czas temu, jest to value tuple. Tuple jest takim obiektem, który często jest wykorzystywany jako obiekt transportowy po to, żeby przekazać kilka wartości korzystając z jednego obiektu, czyli mamy na przykład value type, którym pierwszy item jest stringiem, drugi item jest integerem. Nie chcemy tworzyć obiektu ani struktury, chcę przekazać po prostu dwa różne obiekty w jakiś sposób powiązane z sobą. Minus tuple był taki, że on był oczywiście obiektem referencyjnym, czyli był alokowany zawsze na stercie, a w przypadku value tuple jest to struktura, która jest typem prostym. Dlaczego to ma znaczenie? Bo w przypadku na przykład tuple takiego jak tutaj, gdzie mamy dwa integery, to różnica między typem prostym a referencyjnym jest dwukrotna, jeżeli chodzi o liczbę bitów zajętych. Obrazek z żywcem zerżnięty z bloga pana Adama Sitnika, u którego możecie poczytać o
optymalizacji bardzo konkretnie. Także zapraszam do tego. I tutaj dobrze widać, jak typ referencyjny, jaka jest zajętość pamięci typu korzystając z typu referencyjnego, a jaka w przypadku typu prostego. Ma to znaczenie, jeżeli chodzi o liczbę alokacji, o to, ile pamięci alokujemy, jak często garbage collector będzie wykonywany, ile czasu na to poświęcimy, ale także ma to znaczenie, jeżeli chodzi o ilość, o tego, jak optymalnie jest korzystanie z cache'a procesora, który też jest ograniczony i jeżeli mamy obiekty mniejsze, ułożone w liście, ułożone w arrayu, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że skorzystamy z dobrodziejstw skaszowania po prostu tych danych. Okej, tutaj mamy, to już powiedziałem. I teraz tak, mamy bardzo prosty test w postaci, pierwszy test referencyjny, czyli tworzymy value tuple, korzystamy z metody create, a drugi test tworzymy tuple i też korzystamy z metody create. Jakie są wyniki? Otóż nie jest zaskoczeniem, że w przypadku typu referencyjnego alokujemy pamięć, w przypadku typu prostego nie alokujemy pamięci. Zaskoczeniem jest natomiast czas. Otóż czas tworzenia takiego obiektu. A dlaczego? Zrobiłem następny test. W tym momencie jest tak, że korzystamy z metody tuple create i mój strzał był taki, że sam benchmark, gdy wykonujemy metodę i zwracamy jej efekt do benchmarka, to on robi jakiś niejawny boxing prawdopodobnie, stąd ten czas się mógł wziąć. Gdy zrobimy test w taki sposób, że nie zwracamy nic do benchmarku, to czas jest już dużo lepszy, ale nie jest idealny. Nadal czas wykonania tej metody z wykorzystaniem value tuple'a był zdecydowanie dłuższy niż czas w przypadku tuple'a, co dalej nie jest fajne. Doszedłem do tego, że taka notacja jest dużo lepiej interpretowana przez kompilator. Przez to czas jest kilkarzędowej wielkości mniejszy wykonania samej metody. Teoretycznie to i to powinno być tym samym. W przypadku value tuple metody create próbowałem nawet zmuszać jitter do jakiegoś agresywnego inlineowania i to nic nie pomogło. Po prostu kompilator sobie znacznie lepiej radzi z tą notacją. Także polecam skorzystać z taką notację, a nie taką, bo w czasie widać jest znaczna różnica. Nie wiem, jak to jest w przypadku .NET Core 5, za chwilę na pewno zrobię te testy też dla nowszego .NET Core'a. Być może ta sytuacja się zmieniła już teraz. Dalsza rzecz, span. Span jest to ukłon w stronę zarządzania pamięcią, w stronę szybszego zarządzania pamięcią. Troszeczkę pozwala na robienie takich rzeczy, jak się robiło na wskaźnikach, na przykład w C++. Albo też, oczywiście w C-Sharpie można było korzystać z wskaźników, korzystając z kodu unsafe, który był po prostu niebezpieczny, jak sama nazwa wskazuje. Minus był taki, że nie można było tego uruchamiać w niektórych środowiskach, takich jak Azure, na niektórych serwerach, bo po prostu to nie działało. W przypadku span, to co span nam daje, to pozwala na zrobienie wycinka tablicy elementów, powiedzenia, że okej, mój span, mój slice będzie tablicą od elementu czwartego do elementu na przykład setnego, i nie powoduje to kopiowania tablicy, bo powoduje to tak naprawdę zaalokowanie informacji o początku i końcu tego spana, na którym będziemy działać, co dzięki czemu jest bardzo wydajne. I w czym to może nas uratować? Na przykład przy operacjach na bardzo długich tablicach tekstowych albo w ogóle bardzo długich tablicach jakichkolwiek. Kolejny przykład. Mamy stringa i wykonujemy substringa, czyli wyciągamy kawałek stringa z danego innego stringa. I robimy tą samą operację, korzystając ze slice'a. Czyli w tym wypadku może test nie jest do końca aż tak bardzo wiarygodny, ponieważ tutaj mamy stringa jako efekt, a tutaj mamy spana jako efekt, czyli mamy trochę inny obiekt. Generalnie mamy dostęp do tych samych danych i tu o to chodziło w tym teście. Jaka jest różnica? Jeżeli chodzi o liczbę alokacji, no jest olbrzymia, bo w przypadku span slice nie alokujemy nowych danych. Jeżeli chodzi o czas, to czas w przypadku substringa jest liniowy, w przypadku span slice jest stały, co ma gigantyczne znaczenie w przetwarzaniu dużych tablic.
Tutaj mamy czas w przypadku substringa, tutaj mamy czas w przypadku span slice'a, czyli jeżeli chcemy optymalnie robić coś na tablicach, to mówimy tylko i wyłącznie o spanie. Span jest teraz szeroko stosowany w zastępstwie JSON-neta, czyli system text.json i na przykład w nowych bibliotekach OpenTelemetry do telemetry, gdzie ono naprawdę dużo mniej pamięci alokuje, robiąc to samo, co poprzednie biblioteki. Jedźmy dalej, ArrayPool. Mówiliśmy o Arrayed Object Heapie, czyli takim kawałku sterty zarządzanym przez garbage collectora, którego modyfikacja, którego alokacja powoduje kolejny przebieg garbage collectora. Aby korzystać z dużych tablic i uniknąć właśnie problemu, które wiążą się z Arrayed Object Heapem, możemy skorzystać z ArrayPoola. ArrayPool pozwala nam na wynajęcie kawałka tablicy, tak jak tu widzimy, wynajęcie na przykład kawałka tablicy o określonej długości, skorzystania z tej tablicy i gdy już jej nie potrzebujemy, zwrócenia tablicy do puli. Nie powoduje to po prostu obiegów garbage collectora, co jest genialną rzeczą, jeżeli potrzebujemy faktycznie operować na bardzo dużych tablicach danych. Mamy tutaj krótki przykład ArrayPool. Jak wygląda faktycznie alokacja tablicy, może już nie będę pokazywał kodu. W przypadku allocate, albo może pokażę kod, jak będzie dużo łatwiej to powiedzieć. Jest ArrayPool, region, ok. Przypadek referencyjny, tworzymy nową tablicę bajtów. Jeżeli chodzi o przypadek porównawczy, korzystamy z ArrayPoola, czyli wynajmujemy tablicę i zwracamy tablicę, ponieważ samo wynajęcie tablicy no, jest trochę szybsze niż wynajęcie i zwrócenie, a chcemy mieć faktycznie wiarygodny przykład. I różnice są oczywiście drastyczne. Liczba alokowanych danych w przypadku allocate'a jest taka, a liczba alokowanych w przypadku korzystania z ArrayPoola jest zerowa, ponieważ nie alokujemy nowych danych. Przez to też czas jest zupełnie inny, średni czas faktycznie tworzenia tych obiektów. W przypadku random return czas tworzenia obiektów jest liniowy. I tu się dzieje ciekawa rzecz, ponieważ jeszcze object heap, ok. Hmm. 65 tysięcy, ok. Widzimy faktycznie, jak czas alokowania w przypadku przekroczenia faktycznie tych 85 kilo, czyli mamy tutaj array length 85 tysięcy, jaka jest różnica, jaki jest skok faktycznie prędkości na tym czasu alokacji, czy też alokowanych danych, które się pojawiły. Ten czas, ta różnica prędkości jest spowodowana tym, że w przypadku alokacji tablicy już zaczynamy korzystać z Arrayed Object Heapa w momencie, gdy mamy 85 tysięcy bajtów tablicy. Ok, przejdźmy dalej. Ok, to w zasadzie jest tyle. Ostatnia taka informacja ode mnie, don't believe measure. Polecam naprawdę korzystać z benchmark.net nawet w takiej rutynie dziennej programistycznej, nawet jeżeli w kilku miejscach mamy to zaprzęgnięte w CI/CD, po to, żeby sprawdzać po prostu, czy coś, co zrobiliśmy, a co jest faktycznie newralgiczne, czy nagle czegoś nie zepsuliśmy. Polecam też na przykład benchmark.net stosować w przypadku nowych bibliotek, gdy chcecie władować kawałek nieznanego kodu do swojej aplikacji, bo często zdarza się, że ten kod potrafi po prostu wybuchnąć, co od takich wybuchów już parę razy benchmark.net mnie uratował. To wszystko ode mnie, dziękuję. Bardzo dziękuję, Szymon. Jak się czułeś? Bez publiczności, której słyszę, dziwnie. Tak totalnie nierealnie. Dziwnie, to prawda, poradziłeś trochę sobie. Trochę trzeba pomyśleć, że się mówi do siebie, a jest okej wtedy, tak? Tak, to prawda, to jest wyzwanie, ale poradziłeś sobie świetnie. Tutaj pojawiały się komentarze, ja starałam się je śledzić, więc może odpowiesz jeszcze na ewentualne pytania, które tutaj się pojawiają. Co ty na to?
Nie wiem, czy tak, ale na przykład które? Już ci mówię. Jest tutaj powyżej. Czy counters pokazują dużą różnicę przy dub kontra release? Debug kontra release. Takie pytanie. Czy counters pokazują dużą różnicę przy debug kontra release? Dokładnie tak. To zależy, w jaki sposób zrelisujemy, w jaki sposób zbudujemy to, tak? Nie wiem, jak on się zachowa do końca przy debug kontra release. Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć w tym wypadku. Mhm. Ma to znaczenie w przypadku builda, bo to, jakie countery zobaczymy, zależy od tego, jakiego garbage collectora wykorzystamy. Czy wykorzystamy wersję serwerową, czy wykorzystamy wersję desktopową. Ale w przypadku buildów zawsze korzysta się raczej z wersji serwerowej, więc to bardziej od tego będzie zależało, od to co zobaczymy faktycznie w narzędziu counters. Więc pośrednio ma to znaczenie, jaki build zrobimy. To tak. Ale to okay. Też pytanie, jak mamy zdefiniowany ten build. To jest ważna sytuacja w tym wypadku. Mhm, dobra, dziękuję. Jeszcze Mikołaj tutaj pisze, zawsze zastanawiam się, z czego to wynika. A propos tupla, co kompilator próbuje dodatkowo robić? Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na dokładnie, co próbuję robić. Moja prezentacja jest takim pragmatycznym podejściem. Często to, co ja próbuję zrobić, próbuję zmusić go do optymalizacji. Nie wiem, jaka będzie różnica w tej optymalizacji, szczerze mówiąc. To, co ja jestem w stanie zmierzyć, jest namacalne, dlatego to jest pragmatyczne. Dlatego są narzędzia, które pukają w ten kawałek kodu i patrzą, jak on się zachowuje. I nie wiem naprawdę, jaka może być różnica, jak on dokładnie do tego podejdzie. Nie wiem po prostu tego. Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Czy pojawiało, już nie widzę więcej pytań. Jeżeli coś macie, jakieś pytania jeszcze do Szymona, to zapraszam tutaj bądź na LinkedInie. Szymon, odpowiesz, prawda? Z wielką chęcią. Oczywiście. Zapraszam. Super. Świetnie. Ja bardzo serdecznie ci dziękuję. W takim razie teraz przerwę. Około 5 minut. Myślę, że 5 minut nam wystarczy na napicie się wody, przygotowanie sobie czegoś ciepłego i zapraszam na drugą część z Cezarem. Zanim jednak to nie nastąpi, pamiętajcie proszę o ankiecie i o liście obecności, którą Adam wrzuca tutaj na czat. Dołączcie. Do zobaczenia.
Cześć, witajcie po przerwie. Jest i Cezary w kolorowej koszuli. Co się wydarzyło, Czarek? Znalazłem w szafie. Znalazłeś w szafie, super. Bardzo się cieszę. Cezary Walenciuk za chwilę wystąpi w drugiej prelekcji. Opowie nam o tym, jak programuje się asynchronicznie w C-Sharpie. Zanim jednak to nastąpi, dwa słowa o Cezarym. Mówić o nim, że jest profesjonalistą, to za mało. Jestem o tym przekonana, bo jest świetnie znany w branży IT. Poza tym, że jest bardzo dobrym programistą, również z wielką chęcią dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi młodymi adeptami, więc za to bardzo ogromne gratulacje, bo to jest sztuka, uczyć innych, na pewno. Dodatkowo Cezary właśnie, sama koszula mówi o tym, że jest kolorowym ptakiem. Jestem o tym przekonana, że nie tylko właśnie zewnętrznie, nosząc tak kolorowe stroje, ale również wewnętrznie. I dzisiaj zaprezentuje nam swój warsztat, swój wykład. Cezary, powodzenia, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Życzę ci powodzenia i dobrej zabawy. Tak. Witajcie na mojej prezentacji na temat asynchronicznego C-Sharpa, ewolucji pułapów i mechanizmów. Niestety muszę zdjąć tą błyszczącą koszulę, bo będzie was rozpraszać, więc przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o, no wiadomo, takie cechy reklamowe. Jeśli chodzi o te kwestie asynchroniczności, to polecam swojego bloga. Macie dosłownie 5-6 wpisów, które omówię właśnie te kwestie, które poruszę tutaj. Jeśli chodzi o samą prelekcję, to zrobiłem dwa webinary na temat asynchronicznego C-Sharpa i postanowiłem specjalnie dla was te dwa webinary scalić. Oba webinary trwały 90 minut i zrobić prelekcję, którą można zmniejszyć w godzinę. Więc mamy bardzo dużo materiałów i mam nadzieję, że nawet jeżeli jesteś początkującym programistą, być może jesteś bardziej zaawansowanym, no to coś z tej prelekcji wyniesiesz. Więc idziemy z tym koksem. Ja tylko jeszcze przypomnę, pamiętaj, żeby być aktywny na czacie, żeby dawać te serduszka, lajki. Też jestem na Twitterze, Walenciuk C. Nawet możesz zobaczyć, jakie tam czasem zabawne wpisy umieszczam, więc albo pytania kwalifikacyjne, na przykład nawet wracając do prelekcji Szymona, warto tą prelekcję obejrzeć jeszcze raz, bo często na rozmowach kwalifikacyjnych się pytają na temat garbage kolektora, jak on to wszystko sobie układa, więc ta prelekcja wam się także przyda nie tylko w pracy, ale na rozmowach kwalifikacyjnych, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby obejrzeć jeszcze parę razy. No i na Facebooku ja sam prowadzę webinary. Nie wiem, czy wiecie, w kwietniu dostałem zaproszenie na CITECH i mnie to tak zmotywowało, że akurat dzięki temu stwierdziłem, a ja też mogę robić swoje webinary i akurat następny będzie za tydzień. Ale to była ta właśnie kwestia reklamowa, teraz przejdźmy do konkretów, zwłaszcza z szacunkiem dla osób, które no, nie oglądają tego na żywo, chcą zapewne mięsko. To jedziemy. To mówimy dzisiaj o ewolucji oczywiście asynchronicznego C-Sharpa, a jeśli chodzi o ewolucję, no to mieliśmy na początku klasę treat i klasę treat pool. Mieliśmy asynchroniczny pattern model, gdzie tam korzystaliśmy z async resulta, zobaczymy jak to będzie. Mieliśmy zdarzeniowe programowanie asynchroniczne, mieliśmy oczywiście task API i w końcu mieliśmy to, co do dzisiaj programujemy, najlepsze rozwiązanie, to jest ten async i await. Ale warto docenić ten async await, czyli musimy wszystko mówić od małych kroczków. I zanim od tego zaczniemy, warto pomówić o tym, czym jest w ogóle wątek. No to wątek, jeżeli chcesz wykonać jakiś kod, no to potrzebujesz wątku, logiczne. Wątki są planowane przez procesor, o tym też powiemy. Wątki w skrócie, takim bardzo dużym skrócie, jest duży koszt przełączania się pomiędzy wątkami, co możesz zauważyć i być może posiadanie zbyt wielu wątków także nie ma sensu, przez to, że no wiadomo, jak masz wiele wątków, te wątki przełączają się między sobą i możesz dojść do wniosku, a może aplikacja by synchronicznie lepiej działała. Chociaż jak zobaczyłeś na przykład w prelekcji Szymona, takie kwestie nie są czasem oczywiste, trzeba je zmierzyć, ale to też zwracam ci uwagę, że nie znaczy, że coś działa synchronicznie, to znaczy, że będzie działało szybciej. No właśnie, to, że coś działa wielowątkowo, nie wcale nie znaczy, że będzie działało szybciej, więc warto o tym pamiętać albo samemu sprawdzić i zmierzyć. Więc zobaczmy, jak początki tego wielowątkości zaczynało od klasy treat, można powiedzieć, że od dotneta 1.1. No i pamiętaj, że rozwiązanie tej klasy treat jest bardzo przestarzałe, ale w obecnych może być ono użyteczne, jak planujesz bardzo długie zadanie asynchroniczne, bo na przykład task API został bardziej stworzony z myślą o taskach, które, czy tam o zadaniach asynchronicznych, które potrwają może tak 3-5 minut góra, ale nie takie zadania asynchroniczne, które będą bardzo się dłużyć, więc warto to mieć na uwadze. Więc tu masz przykład użycia właśnie klasy treat, że to otworzyłeś sobie nowy wątek,
tutaj umieszczałeś w taki sposób delegatę, bo jeszcze nie było wtedy delegat generycznych. Mogłeś powiedzieć, że czy wątek będzie w tle, czy on nie będzie w tle. Akurat wątki foreground stanowiły większy problem, bo, czyli domyślnie lepiej, żeby aplikacja, czyli wątek był background, bo wtedy jak aplikację zamykasz, no to ten wątek także się zamyka. A za to jak miałeś wątek foreground, no to, czyli tutaj musiał być false, no to przy wywaleniu się aplikacja albo jakimś dziwnym rzeczy, ten wątek nadal mógł istnieć, więc co by, wiadomo, by szkodziło. Więc się nie dziw, jak później domyślnie wszystkie inne mechanizmy będą działały w tle. No i jak widzisz, uruchomienie wątku i później jak ten wątek zrobił swoje, to powiedzmy przywrócenie go do tego wątku głównego joina. A jakbyś chciał dostać metodę z parametrem, no to sorry, musisz kolejny raz korzystać z klasy specjalnej delegaty, znowu powiedzieć, że wątek jest isBackground, tutaj wstawić właśnie ten parametr, który będzie obiektem, tutaj go zrzutować i dopiero potem scalić ten wątek. Więc jak widzisz, ta API nie jest takie, powiedzmy, wygodne. Co gorsze, to akurat możesz zauważyć problem, który będzie się powtarzał wiele razy na tej prelekcji, to jest dobra, mamy programowanie wielowątkowe i załóżmy, że gdzieś wystąpił wyjątek, którego nie złapałem. No i w tym wypadku, dobra, jeżeli wywalił ci się wyjątek, to sorry, aplikacja cała ci się wywala i nie możesz w ogóle tego procesu w żaden sposób zatrzymać, więc to jest ta podstawowa wada korzystania z tej klasy treat. No i teraz warto też pomówić o tym trip sleepie, no bo ja jako student, albo ktoś człowiek sobie myśli, no dobra, jak mam metodę sleep, która mi zatrzymuje wątek, no to myślę sobie, tak jak mówię, że wątek ma się zatrzymać na 4 sekundy, to powinien się tyle zatrzymać, ale gdzie tam? Tak nie jest, oczywiście, że tak nie jest, no bo pamiętaj, że wspominaliśmy na początku tej projekcji, że wątki muszą się przełączać między sobą, a skoro wątki muszą się przełączać między sobą, to znaczy, że to zajmuje troszeczkę czasu i co znaczy, że wątku nie można zatrzymać dokładnie na 4 sekundy. A jeśli chodzi o takie inne kwestie, na przykład chciałbyś może zrobić trip sleepa, ale jeden, no to jedna milisekunda to jest absurdalnie krótki czas, to na pewno już wiesz, że jedna milisekunda na pewno wątku tyle nie zatrzymasz, bo będzie to przełączenie, co nie? A to właściwie sprawi, że ten kąt przełączy do następnego wątku tymczasowo i wróci po kwancie czasu. I czym jest ten kwant czasu? To też pomówimy, no bo jak pracujesz na systemie operacyjnym, to zdajesz sobie sprawę, że zapewne cały czas coś robisz, klikasz, masz w Google Chrome 100 zakładek czy coś, no to wiadomo, że nie, cały czas się coś musi dziejeć wielowątkowo, a nie w jednym. Dodatkowo jakbyś miał trip sleepa 0, czyli w sumie nie wiadomo, po czym zatrzymujesz w ogóle, to ten kod przyłączy do następnego wątku, ale jeżeli tylko on jest w stanie ready i warto zaznaczyć, że nie zawsze tak jest, czyli właściwie to się nie gwarantuje przyłączenia na następny wątek. Więc to są takie ciekawe kwestie, no jakbyś ktoś ciebie zapytał na rozmowie kwalifikacyjnej, co robi trip sleep 0, to już wiesz. Ale przejdźmy do tych bardziej konkretów. Jak to w ogóle działa? Jakbyś miał taki banalny kod w C-Sharpie, że tutaj jest jakieś dodawanie, potem tutaj dzielenie, no to potem byś skompilował to do kodu IL, no to wiadomo, miałbyś jakieś instrukcje procesora. No to czy na tym, co naprawdę kod operuje. No to pomówmy o tym procesorze i o co w ogóle chodzi z tymi wątkami. No to załóżmy, że każdy procesor ma rdzeń albo rdzenie. I w takim, powiedzmy, idealnym świecie masz tutaj wątki, które sobie czekają i akurat system operacyjny stwierdza, ok, to ja chcę podziałać na tym wątku. Tu sobie podziałał, stworzył sobie kontekst tego wątku, czyli gdzie on się zatrzymał, jaką tam ma swoją jakąś nazwę, jakieś ID i on w pewnym momencie stwierdza, ok, to ja przestałem działać na tym wątku, sobie go odburzyłem, on umieszcza ten kontekst treatowy gdzieś w pamięci, żeby potem do niego wrócić, co jest logiczne i potem bierze sobie jakiś drugi wątek i tworzy analogicznie kolejny kontekst. I oczywiście ten mechanizm przełączania troszeczkę trwa. No i ostatecznie, powiedzmy, mam taką kolejne wątki sobie pobrać, a w pamięci mielibyśmy te konteksty pamięci. I teraz przejdźmy do tej kwestii, co jest bardziej wydajne, albo raczej kiedy jest wydajne. No, programowanie asynchroniczne jest super ekstra, jakbyś miał wiele procesorów, czy prawdopodobnie nie na swoim laptopie, którym teraz oglądasz tą prelekcję, tylko jakieś serwery, jakaś farma serwerów, że mogą sobie pozwolić, że mają mnóstwo tych procesorów i że każdy procesor może mieć rdzeń. No to wtedy możesz sobie wyobrazić, że dobra, to mamy ten sam kodzik, czy tam dwa różne wątki, które mają swoje własne instrukcje, żeby mogły się wykonywać i w rezultacie, dobra, to ten jeden wątek wykonuje tą instrukcję, a ten wykonuje tą instrukcję i wszystko jest pisać gancoś wielowątkowo. A z drugiej strony, prawdopodobnie w swoim laptopie obecnie, bo 10 lat to nie było takie oczywiste, masz zapewne dwa rdzenie, trzy rdzenie albo cztery, no to wiadomo, że masz dwie instrukcje i mogą one wykonywać się równocześnie i nie musisz się martwić, to te
przełączanie. Stąd na te powiedzmy programowanie wielowątkowe stało się bardziej popularne, no bo o ile możemy oczekiwać, że farma serwerów może sobie pozwolić na programowanie wielowątkowe, to już akurat twój laptop, być może, nie wiem, z roku 2008 albo takich feature'ów rdzeni, posiadania wielu rdzeni nie miał. No i teraz pomimo o tych wątkach i jak to jest zależne od systemu operacyjnego, bo każdy wątek, na przykład w systemie Windows, ma swój priorytet. I jest to liczba od 0 do 31. Nie każdy priorytet będziesz miał dostęp do poziomu kodu dotnetowego, co jest trochę logiczne, że nie mógłbyś się ustawić, że twój program ma wyższy priorytet niż jakiś bardzo krytyczny program w samym systemie operacyjnym. Ale jak ci to pokazać, tak, możesz po prostu wziąć obecny proces, w którym się uruchamia twoja na przykład aplikacja konsolowa i ustawić sobie, że ten priority tego wątku, na którym działa twoja aplikacja, jest wysoki. Albo możesz to analogicznie zrobić poprzez klasę treat, pobrać obecny wątek, w którym się znajdujesz i ustawić jego priorytet na przykład na normal. Ale ja jestem trochę sceptyczny co do tych metod, czy one rzeczywiście działają, bo system operacyjny też ma prawo sobie zmieniać priorytet programów, które działają w tle, jak im coś szkodzi, więc to nie jest takie oczywiste. I teraz pomówmy o tym kwancie czasu. No bo wątki się przełączają, to już wiemy, ale teraz pytanie, no dobra, to kiedy system operacyjny stwierdza, w którym momencie ma się coś przyłączyć? Magicznie to się dzieje? Nie, oczywiście. To on określa to w jakimś kwancie czasu. I jeśli chodzi o Windows, bo na Linuxie, na innych systemach operacyjnych jest oczywiście inaczej, to masz na przykład zakładce właściwości systemu, zaawansowane cyklikarz i masz coś takiego jak planowanie użycia procesora. I domyślnie dla systemów operacyjnych Windows, tych użytkowych na swoim laptopie, komputerze stacjonarnym, jak sobie grasz i tak dalej, to masz programy. Co to znaczy programy? No to chodzi o to, że dobra, jak masz Google Chrome 100 zakładek w tle utworzone, gdzieś tam Visual Studio ci działa w tle, jeszcze jakaś inna przeglądarka, bo jedna przeglądarka to za mało, ja tak pracuję na przykład, no to wiadomo, że chcemy jak najszybciej się przełączać, no bo byś miał takie powiedzmy zwiechy w całym swoim systemie operacyjnym, byś stwierdził, ale mam zjebany komputer, co nie, albo coś takiego, przepraszam za przekleństwo. I dlaczego mi to tak wolno działa? Więc ten kwant czasu musi być odpowiednio krótki, żebyś nie miał wrażenie, że wszystko działa płynnie. A z drugiej strony, jak masz na przykład serwer, Windows serwer, czyli to cię właściwie nie interesuje, że ta płynność tego pulpitu czy coś, tylko cię interesują bardziej, że może te zadania w tle na tym serwerze, który obsługuje być może ASP.NET-a, być może jakąś inną aplikację, działa spokojnie i zrobi to, co ma zrobić. Stąd jest też opcja ta usługi działających w tle i dla Windows serwera to jest domyślna opcja. Mikołaju, ja widzę twoje pytanie, ja po prostu chcę mieć pewność, że zmieszczę się ze swoją prelekcją po tej prelekcji, raczej jak skończę mówić, to odpowiem na twoje pytanie. Teraz przejdźmy do następnej klasy, klasa TreatPool, która akurat jest klasą, która do dzisiaj jest potrzebna, więc o ile klasa Treat to tylko do długich zadań, to ta TreatPool już jest. No to TreatPool reprezentuje nam pulę wątków i ona zarządza dwoma rodzajami wątków. Mamy Worker Treat, który jest roboczym wątkiem, no i mamy te wątki I/O, które wykonają operacje wejścia, wyjścia dysku. O, Mikołaju, dzięki, że zrozumiałeś, też się cieszę. Czym jest ten TreatPool? Nie są w sumie używane przez każdą aplikację w dotnecie. Nie zauważyłem, przy której on nie jest używany. Warto zaznaczyć, że nie możesz utworzyć swojej własnej puli wątków. Dla mnie to jest trochę logiczne, bo jakbyś mógł, to mógłbyś robić niezłe psikusy. Więc może lepiej, żebyś nie miał takiej całkowitej kontroli nad tym. No i on posiada mechanizm trzymania dobrej liczby wątków. Tylko co to znaczy ta dobra liczba wątków? To zobacz ten przykład. Mamy właśnie tą klasę TreatPool. Możesz zobaczyć, ile masz, twoja aplikacja ma minimalną liczbę wątków i sobie tutaj to sprawdzić. I możesz też sprawdzić maksymalną liczbę wątków, która jest ustawiana w tej puli. I możesz też ustawić niby tą maksymalną liczbę wątków i minimalną, chociaż ja tym metodom nie ufam ze względu na to, że prawdopodobnie nie możesz ustawić większą liczbę niż to jest możliwe. Poza tym, jak chciałbyś być zainteresowany, skąd te liczby wynikają, to możesz zobaczyć, że maksymalna liczba wątków jest zależna od dotneta oraz od twojej maszyny. To warto zaznaczyć, czy od tego, czy właśnie ile masz tam rdzeni w swoim procesorze, to dotnet jakoś wykrywa, ile możesz mieć. No to na podstawie na tych liczb możesz stwierdzić, że prawdopodobnie mój laptop ma już 4 rdzenie i prawdopodobnie działa na najnowszym dotnet korze stąd. A teraz pytanie, co ta liczba minimalna znaczy, te 8,8, po taką liczbę otrzymuję robiąc geta. No to możesz zobaczyć, że dobra,
Czym jest w ogóle ten liczba minimalnych wątków? No to co, że uruchamiam aplikację konsolową i od razu mam 8 wątków? Chyba nie o to chodzi właśnie. Bo minimum to wcale nie znaczy minimum. W takim kontekście, jakbyśmy rozumieli tak łopatologicznie, co nie? To jest liczba, która zazwyczaj kontroluje, jak szybko zostaje stworzony nowy wątek. Czyli w rezultacie to działa tak, że masz swoje aplikacji konsolowej, robisz sobie kolejne wątki i do tych powiedzmy 8 wątków, taka magiczna liczba, która u mnie występuje na moim laptopie, na każdym innym powiedzmy środowisku byłoby to inaczej, to wtedy automatycznie bardzo szybko tworzy ten nowy wątek, nie ma problemów. Ale nagle jakby chciał stworzyć 9 wątek, 10 wątek, to już dodaje do tego przerwę. I ta przerwa akurat może powodować, że nagle ta aplikacja moja nie będzie bardziej wydajna, no bo już widać, że troszeczkę są jakieś czkawki, albo na zasadzie stworzyłem jakąś dziwną sytuację, że powinienem bardziej może używać już istniejące wątki, niż bardziej tworzyć kolejne. I to też kolejny przykład, dlaczego ten thread pool bardziej kontroluje mnie, niż ja bym chciał jakoś wymuszać zachowanie, bo lepiej uznać, że no .NET wie co robi, niż bardziej ja w jakieś wymuszam zachowanie i w rezultacie moja aplikacja działa jeszcze gorzej. No, jeśli chodzi o życie klasy thread pool, to także możesz w ten sposób tworzyć jakieś zadanie w innym wątku, tylko ponieważ wiadomo, to jest stary .NET, to nie jest takie płynne i przejrzyste, chociaż mogę skorzystać przynajmniej z generycznych delegat, więc to przynajmniej jest przyjemne. Ale możesz to także zrobić w taki sposób po staremu, że tutaj do kolejki byś umieścił swoją metodę, która by ci się odpaliła w innym wątku w taki sposób. Tutaj warto zaznaczyć, że znowu ten problem przechwytywania wyjątków się pojawia, to akurat ci mogę pokazać, że dobra, wyskakuje mi wyjątek w metodzie, którą się odpala w innym wątku i w rezultacie jest ten sam problem, który ci mówiłem, że cała aplikacja eksploduje, nie można tego procesu zatrzymać. Śmiechem, żartem możesz złapać ten nieprzechwycony wyjątek i sobie powiedzieć, że taka była terminacja i przyczyna, ale to w rezultacie to nie sprawia, że ten cały proces się zatrzyma, w rezultacie cała aplikacja także będzie stała. Raczej wywali się, przepraszam. No i przejdźmy do tego async result, czyli jak kiedyś robiły się operacje asynchroniczne, to kiedyś wyobraź sobie, że mieliśmy taki wzór, że mieliśmy async result, jakiś interfejs. Jest metoda, tak, metoda begging invoke, tutaj mówię async callback, mówię, dobra, to czyli jak ta metoda begging invoke ta wykona mi się, to wtedy wykonaj mi, kiedy jest skończone, czyli to, potem muszę tutaj i async result sobie zrzutować, tak, na to, potem, żeby wyciągnąć to, co mi przyszło i w rezultacie, jak widzisz, to nie jest takie przyjemne i łatwe. Ja śmiałem się, że jak próbowałem, jak swój webinar robiłem pierwszy raz na ten temat, to akurat w .NET Core 3.1 wyskoczył mi Platform Not Support Exception, więc nawet .NET, Microsoft oficjalnie nie chce, żebyś tak programował. Więc kiedyś była katorga programowania asynchroniczne, no bo przecież jak widzisz, jakieś rzutowania są, jakieś interfejsy, kurde, to przecież nic z tego nie widać, co nieczytelne. No i kiedyś .NET miał mnóstwo takich metod begging invoke. I to był właśnie ten asynchroniczny programming model, APM. Przejdźmy do tego bardziej może znanego, które ja na przykład, ja pamiętam jeszcze ze swoich studiów z roku 2010. Przykładowo masz klasę web client, która służy ci do wysyłania zapytań albo pobierania stron internetowych, no i ona operuje na zdarzeniach. Czyli tutaj masz zdarzenie, dobra, tak mi się ten string strony internetowej skończył, no to ona mi ma odpalić tą metodę. Tutaj wykonuję metodę tą asynchroniczną, podaję adres, i tutaj, dobra, konsolówka dalej mi chodzi, a w innym wątku, jak tu się wszystko zakończyło, no to ta metoda mi się odpala i tutaj mogę złapać, czy wszystko poszło dobrze, czy nie poszło dobrze i tutaj wyświetlić sobie rezultat w konsoli. Więc ten przynajmniej model ma trochę ręce i nogi, ten zdarzeniowy. Najbardziej znana prawdopodobnie dla starszych programistów .NET jest klasa background worker, która działa analogicznie tak samo, że mieliśmy metodę do work, tutaj robię do something, tak, tu jest do something, czyli coś mi zrób w tym innym wątku, tu jeżeli in progress, czy jakiś progres się zmienił, to dobra, to mi się tam metoda odpali, a kiedy zostało wszystko zakończone, no to zrób worker complete, czyli to powiedzmy to zdarzenie. I tu jako wadę możesz widzieć, że dobra, mamy mnóstwo jakichś eventów, metod i wiadomo, to wszystko jest jakieś takie spaghetti code i warto się w tym wszystkim pogubić, więc programiści do tego oczywiście zwrócili na to uwagę i stwierdzili, dobra, niby ten background worker w .NET 3.5 był super, to była najlepsza opcja programowania w taki sposób, ale chyba można robić jakoś to lepiej i stąd właśnie powstało Task API. Jeśli chodzi o Task API, to od razu dla ciebie takie pytanie podchwytliwe, na zasadzie, czy pytanie, czy mnie dobrze słuchasz,
to co w takim momencie mi tutaj się pojawi? Bo widzę, że próbuję swoje z klasy wątku current treat sprawdzić, czy mój wątek, który się odpali w tym tasku, będzie background, czy będzie foreground. Jak pamiętasz, to co mówiłem dosłownie parę minut temu, że tak, wątki domyślnie w task API będą background, czyli na zasadzie jak twoja aplikacja się zamknie, to te wszystkie inne wątki także się zamkną i nie musisz się o to martwić, bo jakby byłby foreground, to byłby więcej kłopotów z tym. Jeśli chodzi o task API i task API generyczne, no to jedyny z nimi jest taki problem, że zostało ono użyte ponownie, gdy async i await się pojawił, stąd jest taka, powiedzmy, taki problem z zrozumieniem, która metoda jest obecnie cool, a która jest fatalnie i beznadziejna i nie powinien się używać, więc to jest zwłaszcza jak zaczynasz swoją przygodę w programowaniu i sobie nie zdajesz sobie sprawy właściwie w jaki sposób powinieneś programować, bo te tasks API stare i nowe się zmierzało i w sumie to jest jedna z tych pułapek programowania w asynchronicznym C#, żeby tego task API z async awaitem nie mieszać, a jeżeli już musisz mieszać z jakiegoś powodu, to musisz zrobić to w konkretny sposób. Właśnie, i to komplikuje sprawę, bo nie wiadomo, co jest stare, co jest nowe. Jeśli chodzi o task API, to nie będę opowiadać o wszystkich metodach, ale masz oczywiście task run, która po prostu ci uruchomi w innym wątku daną metodę, funkcję, delegatę. Tutaj masz task delay, czyli taki odpowiednik, że masz coś ci się zatrzymać po 10 sekundach i ci wyświetlić wynik. Task avramp to jest akurat metoda pomocnicza, jak pojawił się async await, no bo jak możemy mieć taski w tasku i w ogóle takie absurdy, no to ten task musi być jakoś wypakowywany i akurat ta metoda jest często korzystana przez API w async i awaitie, żeby wypakowywać te taski i nie mieć na przykład aggregate exception. Mam jeszcze task factory, które jest alternatywnym sposobem do uruchamiania tych tasków albo też możliwości tam ustawiania dodatkowych opcji, o czym za chwilę. Znaczy też takie pytanie podchwytliwe, wyobraź sobie, że dobra, pobieram sobie datę, w tym momencie wyświetlam sobie minutę i sekundę, niby robię tutaj task delay'a 7 sekund i potem ponownie robię data time now i zakładając, że milisekundy, tutaj sekunda mi się nie przesunęła po jakichś tam milisekundach, to znaczy, że albo powinien mieć tutaj różnicę 7 sekund, albo powinien mieć żadnej różnicy, bo coś tu w kodzie źle zrobiłem. Więc jak myślisz, jaka jest poprawna odpowiedź? Poprawna odpowiedź jest taka, że będziesz miał to samo. To samo, ponieważ samo task delay nic nie robi. I to jest właśnie jeden z tych problemów, że te async i await API i stare API task API się miesza ludziom i w rezultacie myślisz sobie, zaraz, to przecież powinno się od razu odpalić. Gdzie tam? Dzisiaj to tak naprawdę tylko zadeklarowałeś taska, które tak naprawdę jest przypisane do niczego, więc w sumie to nic nie zrobiło. Więc jakbyś chciał to zrobić poprawnie, to byś musiał zrobić na przykład task t i tutaj użyć metody wait, czyli masz w ten sposób pewność, że na pewno te 7 sekund będzie przeczekane i wtedy będziesz miał tu różnicę 7 sekund. A jakbyś chciał skorzystać w ogóle z awaita, no to wiadomo, że tutaj dopisujesz async, tutaj await i to ten task z delay ci się wykona w taki sposób. I teraz to, co warto wspomnieć, to jest to, że trochę jest mylące, jak w ogóle te taski uruchomić. No bo dobra, masz konstruktor, nowy task i teraz pytanie, dobra, to mam metodę what, ona mi zwróci taska, który stworzyłem w konstruktorze, przypisałem sobie go do t i tutaj próbuję wyświetlić sobie status tego taska. I jak myślisz, co to będzie? Bo to jest jedno z tych pytań pochwytliwych na zasadzie, które nie są takie intuicyjne w tym API, prawdopodobnie jakby programiści z Microsoftu mogli ponownie napisać te API, to byłoby one bardziej intuicyjne. Bo myślisz, co ja w konstruktorze utworzyłem, sprawdzam status, ale dostajesz informację, że ten task został tylko utworzony, on nie jest w żaden sposób jeszcze uruchomiony. Po prostu on nie został uruchomiony, konstruktor go nie uruchamia w żaden sposób. Więc jeśli chodzi o uruchamianie tasków, to można to zrobić aż na 3 sposoby. Na 3 sposoby i tak naprawdę tylko jeden jest dobry, jeśli chodzi o async awaita, drugi jest w miarę akceptowalny, a trzeci jest w ogóle do kosza. To ten pokazuje ci najbardziej legacy, który jest do kosza właśnie. Czy korzysta z metody start, która obecnie jest w ogóle nieakceptowalna, więc naprawdę tylko w starym dotnecie byś mógł skorzystać z takiej funkcji. Masz także kolejną metodę start new, która powstała w dotnecie 4.0 i dalej, ale najbardziej akceptowalna, zwłaszcza jak będziesz mieszał task API z async awaitem, to jest task run i to jest moim zdaniem metoda, którą najbardziej trzeba zapamiętać, w ogóle zapomnieć, że te poprzednie istniały. Masz tu na taki przykład, że task jest odpalony w innym wątku i tutaj warto zaznaczyć, co robi ten wait. Właśnie, bo to kolejna kwestia, że na jakie jeszcze inne sposoby możemy odpalić te taski.
możesz po prostu skorzystać z metody wait albo z właściwości result i będą, w tym samym czasie ci uruchomi się ten task, mimo że nawet jakby tego rana nie było, tylko uruchomi ci się task, ale warto zaznaczyć, że ten task ci się uruchomi w tym samym wątku, więc raczej, że to w ten sposób, przepraszam, nie w tym samym wątku, tylko będziesz miał tu blokadę, że w rezultacie mówisz, ok, poczekaj, aż ten zadanie się skończy, albo tutaj na zasadzie poczekaj, ja w tym momencie muszę już mieć rezultat, więc jak widzisz, to komplikuje trochę sprawy, nawet to się troszeczkę miesza, nawet jak ja byłem studentem, na zasadzie, dobra, to tutaj jestem synchronicznie, ale tutaj robię task result, więc w sumie to i tak czeka, więc w sumie jaką mam wartość dodatnią z tego kodu, jak moja aplikacja konsolowa czeka na ten rezultat albo na tego waita i w rezultacie takie pseudo asynchroniczne mamy, powiedzmy, ten kodzik. I ktoś wam jeszcze powie, że aby nie korzystać w ogóle z tego waita i rezulta, tylko z get awaiter, get result i pomyślisz sobie, tak, przecież async i await pod spodem musi korzystać z jakichś metod i taką korzysta z getAwaita i getResulta, ale tak naprawdę te obie rzeczy robią to samo, tylko jest jedna różnica. Jedna różnica jest taka, że tak, to korzysta z maszynie stanu ze swojego awaita, tak, to się zgodzę, ale różnica polega na tym, że wait, czy ten powiedzmy result, gdy z nich korzystasz, to i wyjątek ci by ci wyskoczył, to dostaniesz taki wątek zapakowany w aggregate exception. To też pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych, czy jakbyś korzystał tylko z task API, to jakie wyjątki by ci się pojawiały, no to twoja odpowiedź jest poprawna, że wyjątki się pojawią, tylko one będą zapakowane w aggregate exception. No to jest jakbyś skorzystał z get await, get result, to byś nie miał żadnego spakowanego wyjątku, tylko byś dostał oryginalny wyjątek taki, jaki powinien być. Tylko moim zdaniem oba te rozwiązania są z nosa, no bo sprawiasz, że kod tak naprawdę jest synchroniczny, bo czy czekasz na te rezultaty i wszystko blokujesz. Blokujesz ten wątek główny. Jeszcze chodzi o te inne sposoby uruchomienia tasków, to bo jest jeszcze ten task factory start new, no to nie działa z async i awaitem, task wystarcza ci prawie zawsze i jedyna jakaś zaleta tego task factory start new, że daje ci więcej opcji, ale powiem ci, że to zrobisz raz na chiński rok albo raz na ściemnienie księżyca czy tam słońca, więc naprawdę rzadko. Ale jakbyś chciał się zainteresować, to warto właśnie jeszcze raz powtórzyć, bo to pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych, że jakbyś miał jakiegoś taska, sobie wyrzucać tu wyjątek, no to ten wyjątek zostanie zapakowany w exception. Ale warto zaznaczyć, bo jak poprzednim razem mówiliśmy o klasie treat, i o klasie treat pool, no to mówiłem ci wyraźnie, że jak gdzieś wyjątek wyskakuje w innym wątku, to wszystko eksploduje i nie możesz tego zatrzymać. To w końcu w dotnecie w task API to naprawili, że jak ci tutaj w innym wątku wyskoczy ci wyjątek, to spoko, wszystko jest ok, nic ci nie eksploduje, nawet jeżeli tego wyjątku nie zapobiś w catchu. Właśnie to się stanie, jakbyś nie obserwował wyjątków w tasku, no to garbage collector ogarnie za ciebie sprawę i przed OTDM 4.0 operacja taka by zabiła aplikację, to co się wspominałem wcześniej i możesz zobaczyć ten wyjątek nawet w task shellloaderze w AMPSE w task exception i w rezultacie tu masz przykład takiego kodu, że tutaj masz task shelloadera, masz ten powiedzmy zdarzenie niezłapanego wyjątku, którego nie zaobserwowałeś. I tutaj wyrzucam sobie wyjątek, który jak widzisz już nie jest w żaden sposób w try catch złapany i tutaj to mi się odpali, ale ważne, że cała aplikacja mi nie eksplodowała przez to. Więc to jest powiedzmy ta wartość dodatnia, zwłaszcza jak chcesz robić zadania w innych wątkach, które ma być fire and forget, czyli odpalasz i zapominasz nawet w taki sposób, że nawet jakby ci tam wyjątek wyskoczył, no to właściwie to cię nie obchodzi i cała aplikacja ci nie eksploduje, więc to jest super. No i jeszcze pomówmy o ten continue with, co moim zdaniem pokazuje, dlaczego w ogóle async await powstał, no bo jak widzisz, ta ewolucja z asynchronicznego C-Sharpa no, z jakiegoś powodu szła w tym kierunku. No to wyobraź sobie, że masz coś takiego, że odpalasz ty w innych wątkach, nie korzystasz z result albo tego wait, nie, przecież ty chcesz odpalić w innym wątku i doby w jakimś... potem robić swoje rzeczy i potem złapać skończone te zadanie. No to byś to robił za pomocą metody continue with, czy w taki sposób, że dobra, odpaliłem sobie taska, to ja naprawdę zwracam tylko liczbę, ale już to nie wnikajmy, i że tutaj dobra, zwróciło mi, tutaj sobie dodam jeszcze 66, w rezultacie rezultat w T2 będzie, 44 plus 66 to będzie 100. No, więc to tak działa. Tylko jak widzisz, skotki się jeszcze zaczynają bardziej, jakbyś chciał na przykład złapać na przykład błędy. W zasadzie, dobra, to tutaj task continue with, gdy wyskoczył mi błąd.
albo tutaj jak tylko zadanie wykonało się poprawnie i w rezultacie znowu masz ten sam problem, co właściwie przy tym modelu zdarzeniowym spaghetti kod się robi. To na te, powiedzmy, task API nie jest bardzo intuicyjny, nad ja jako student, dla mnie było trochę logiczne, chciałbym korzystać z 110, a no, no, tak, 110, rzeczywiście, sprawdziłem was, tak, czat jest aktywny, dzięki, że mnie złapaliście, jak widać, nie umiem dodawać. No i on jest continue with its legacy, powinna być, właściwie jak masz jakieś API stare i on korzysta z continue with API, to zastąpić async awaitem, żeby ten kod był czytelny. No i async jest ogólnie łatwiejszy do zrozumienia i continue tworzy ci taski, więc to też jest taka wartość negatywna. No i przejdźmy do tego async awaita, bo prelekcja idzie dalej, a czasu mam niewiele. No to żeby skorzystać z async awaita, to robisz tutaj słowo kluczowe async i w sumie jak widzisz, nawet nie muszę używać awaita, po prostu tak określam metodę synchroniczną, ale tutaj mogę na przykład powiedzieć, ok, zrobię awaita na tej metodzie i tutaj zrobię awaita na tej metodzie i tak powiedzmy to działa. Więc jak widzisz, to jest bardzo intuicyjne, a za chwilę będziemy wnikać, jak to tam pod spodem działa. Co mnie najbardziej zadowoliło, bo jak ja na przykład prowadzę bloga do dotnecie i robiłem dużo przykładów, jak z WCF-a odpalać asynchronicznie, używając tego async awaita, zawsze mi irytowało, że jak tworzę aplikację konsolową, no to w sumie ten void main nie bardzo się klei z tym całym modelem programowania, więc na szczęście chyba od C Sharpa 7.0 nawet ci IntelliSense Visual Studio sugeruje, że możesz to zrobić async task main. I teraz pytanie, czym się różni? Dlaczego nie mogę zrobić async void, a dlaczego musi być async task? No to warto wspomnieć o tym właśnie pierwszej pułapce, jeśli chodzi o programowanie synchroniczne, że jakbyś miał async void, to właśnie i wywala ci się proces, jak pojawi się wyjątek, czy wracamy do tego starego problemu z dotneta 1.1, 2.0 i 3.0 i w sumie async void nadal istnieje, możesz go napisać, bo w sumie programiści z Microsoftu chcieli ci zablokować taką możliwość, ale niestety async void musi istnieć, no po wszystkie zdarzenia w dotnecie, w WPF-ie, w Windows Formsach mają te voidy, więc sorry, muszą te async voidy istnieć mimo wszystko. A dokładnie chodzi właśnie o te eventy z parametrami wejścia void. No i masz przykład użycia awaita, że powiedzmy chcesz przeczytać sobie jakiś plik, ok, sobie przeczytać jakieś liczby i analogicznie możesz też odczytać sobie, czy tak nie liczby, tylko stringa jako number, a i tutaj analogicznie też możesz odpalić w taki sposób. I jak widzisz, możesz też zrobić tak, że tutaj będzie task, gdzieś tam będzie jako zmiana sobie podróżować w twoim kodzie i możesz potem na tym tasku zrobić awaita. Więc to jest taka duża różnica. Jedyne, co mnie tak zszokowało, to akurat bardzo warto się zatrzymać na dłuższą chwilę, że masz metodę, powiedzmy, asynchroniczną, która tak naprawdę, widzisz, tu robi jakiegoś awaita, ale tak naprawdę nazywa ci -1, czy ona jest jakaś banalna. Można powiedzieć, że nawet maszyna stanów prawdopodobnie, właśnie, co ona zrobi? Jakbyś może poczytał maszynie stanów albo o tym, jak powiedzmy systemy operacyjne działają, to możesz dojść do wniosku, że tak naprawdę odpalenie tutaj awaita, odpalenie tu awaita sprawi, że prawdopodobnie, tutaj próbuję, wiecie co, sprawdzić wątek, na zasadzie jaki tu będzie wątek, jaki tu będzie wątek, jaki tu będzie wątek. Prawdopodobnie te wątki powinny mi się zmieniać, skoro robię awaita. A tu ząg. Prawda jest taka, że wszędzie będziesz miał jeden, ale myślisz sobie, jak to? Myślałem, że za każdym razem, jak robię awaita, to mi się tworzy nowy wątek. A to dupa, nie, tak nie jest, zwłaszcza, że jak masz jakieś banalne zadania, które wykonują się bardzo szybko, to właściwie maszyna stanów, system operacyjny, jest tam bardzo szczegółowy wpis na pewnym dotnetowym bloku, który opisuje to, że każdy async await wcale nie znaczy, że masz zawsze nowy wątek, co sprawia, że aplikacja jest dużo wydajna, więc możesz sobie napisać taki kodzik i samemu to sprawdzić. Właśnie nie ma nowych wątków za każdym razem. Trywialne operacje nie tworzą nowych wątków, a chociaż warto zaznaczyć, że async await tworzy maszynę stanów, czyli jakaś tam wartość stracona jest. Ale potem jakbyś na przykład tutaj wcisnął task delay, a już i ten delay trwa 2 sekundy, no to 2 sekundy to już jest trochę jakiś okres czasu, to nie jest jakiś, nie wiem, return 1, który będzie, to już tutaj w tym przypadku miałem coś takiego, że miałem pierwszy wątek, potem w którymś momencie pojawił się czwarty wątek, a potem jak widzisz, nie wróciłem do pierwszego wątku, tylko już działam na czwarty, więc jak widzisz, to nie jest takie oczywiste, warto robić benchmarki, bo te programowanie synchroniczne nie jest takie powiedzmy oczywiste na zasadzie, że o, tu robię await, to jest nowy wątek, na pewno jest nowy wątek, tak, a potem tu robię tu await, to na pewno też jest nowy wątek i potem jak to wszystko wraca, to on wraca do tego wątku, co był na starcie, gdzie tam, tutaj akurat mam informację, że w sumie on
stwierdził, że reszta aplikacji chce robić na czwartym wątku, a nie na pierwszym, na którym rozpoczął. Więc tylko dla ciebie taka informacja, że to nie jest takie proste i oczywiste, co tam w systemie twoim operacyjnym i procesorze się dzieje i warto sobie to posprawdzać. Jeśli chodzi o maszynę stanów, to wyobraź sobie, że to jest taka wartość dodatnia z tego awaita, że dobra, tu zrobiłeś awaita, czyli powiedzmy masz rezultat odczytywanego pliku i jakbyś przez przypadek zrobił ponownie awaita, to się nic nie dzieje, bo maszyna stanów już zapamiętała rezultat odczytania plików, więc w rezultacie nie tak, że za każdy 4 razy czytujesz plik, nie, tylko czytała raz i czy to jest taka wartość, że masz jakby skeszowaną wartość rezultatu, więc możesz to potem wykorzystać później. Rzeczy, o których warto opowiedzieć, bo jak widzisz, to jest taka studnia bez dna, jak opowiadam o tym asynchronicznym C-Sharpie, to jest na przykład technika Async Aligning. To Async Aligning polega na tym, że dobra, chcesz odpalić taska, to robisz Async Await, co nie, ale może chciałbyś tylko tego taska jakby wysłać problem wyżej, przekazać gdzieś wyżej i się w ogóle tym nie przejmować. Jakaś metoda wyżej nie odpali tego taska, ja na razie chcę tylko zwrócić, powiedzmy, to, co on powinien robić. Możesz tak. Ta technika właśnie nazywa się przekazywania, powiedzmy, tego problemu wyżej w kodzie Task Aligning. I można powiedzieć, że to jest dobry pomysł, no bo nie tworzysz maszyny stanów, a tworzenie maszyny stanów to jest zawsze jakaś tam wartość stracona, więc za każdym razem robienia tego async taska to pewnie sprawdzam. Mikołaj, ja też odpowiem ci na to pytanie, a zawsze, że jest bardzo proste. A jakbyś chciał zobaczyć, jaka jest negatywna, powiedzmy, powód tej techniki dispose, to jest taki, że dobra, masz HTTP klienta, tutaj masz usinga i tutaj robisz return client, czyli powiedzmy, chcesz pobrać sobie stronę internetową i wysyłasz ten problem wyżej, czyli na zasadzie nie robisz żadnego waita, tylko wysyłasz to taska, to dobra, w innym kodzie by ci się ten kod odpalił, co nie? I teraz pytanie, który z nich jest poprawny, bo tutaj robię awaita, czy od razu pobieram stronę internetową, a tutaj korzystam z tej techniki Async Aligning. I akurat ten kod jest nieprawidłowy, dlaczego? No bo jeżeli w innym miejscu, gdzieś tam wyżej w kodzie, ten mój task zostanie uruchomiony, ale problem jest taki, że using już wykonał metodę dispose, więc ten HTTP client już nie istnieje, więc w rezultacie prawdopodobnie będę miał wyjątek. Więc to jest ta negatywna, powiedzmy, skutek uboczny tej techniki, że w zasadzie, że dobra, to ja będę zawsze przekazywał taski wyżej, tylko jak w absurda, na pewno muszę je uruchomić, to wtedy będę uruchamiał. Jak widzisz, ta technika też ma swoje jakieś wady i pułapki. Jeśli chodzi o wyjątki, to, co ci wspominałem, że wcześniej w taskach one były spakowane do aggregate exception, to akurat w przypadku awaita będziesz otrzymywał oryginalne wyjątki, takie, jakie powinny być. I warto dla ciebie też taka informacja, że nigdy nie zwracaj nuli jako informacji, że coś poszło nie tak, bo w rezultacie masz jeszcze większe problemy, zwłaszcza jak robisz te awaity, więc nigdy tego nie rób. A wiesz dlaczego? Po task, który powiedzmy ci się wywalił błęd, o co chodzi bardziej? Że dobra, chcesz powiedzieć, że coś poszło nie tak, to wywalasz wyjątek, spoko. A nie tak, że zrobisz return null jako sygnał, że coś poszło nie tak i w rezultacie masz taska, który jest nullem i w rezultacie jakiś inny programista nie wie, o co ci chodzi. Więc nigdy tak nie rób. To jest to kolejna ta pułapka. Jeśli chodzi o rzeczy, które warto powiedzieć, to jeszcze masz coś takiego jak value task. Value task to jest nowość, ale będzie bardzo często używana prawdopodobnie w dotnet 5. To jak masz jakiś kod, który powiedzmy, ten task jest bardzo gruby, przez to tam jest stare i nowe API, to możesz korzystać z value taska, on jest bardziej taki powiedzmy prosty, mniej rzeczy pamięci zajmuje, dodatkowo ma jeszcze taką funkcję, że jak masz metodę, która wiesz, że czasami nie odpali ci powiedzmy coś asynchronicznie, na przykład stwierdzisz, że dla dzielenia przez zero chcesz zwracać zero i możesz zrobić to w taki sposób, nic asynchronicznie się nie dzieje, ale za to dla wszystkich innych poleceń, to dobra, to ja odpalam to asynchronicznie i odpalam sobie tą metodę divide w innym wątku, co nie? Więc to jest ta wartość dodatnia z value task, o którym warto poczytać sobie. Jeśli chodzi o pułapki i mechanizmy, task async, czyli powiedzmy, jak właśnie zaczniesz to mieszać i jak to jest taki nieintuicyjny, łatwo zrobić fuck up. Wyobraź sobie, że masz coś takiego, masz tutaj konstruktor, okej, jest konstruktor, spoko i robisz awaita what, co nie? I myślisz sobie, zrobiłem wszystko w porządku, ten task powinien się odpalić, potem uruchamiasz ten kod w konsoli i w rezultacie wszystko ci się zatrzymało, stoi. Stoi ci i myślisz sobie, okej, co się dzieje w ogóle? A potem myślisz sobie, dobra, to jeszcze sprawdzę status. I się żarty na statusu nie mogę sprawdzić, bo ta aplikacja w tym miejscu mi się zatrzymała, zawiesiła mi się.
Więc to jest właśnie ten błąd krytyczny mieszania task API z async awaitem, że w rezultacie stworzyłeś taska, który zablokował ci wszystko. Zdeblokował ci ten. I biorąc uwagę, że to jest intuicyjne, przecież tutaj taski są tworzone przez konstruktor, który miał awaitem, wszystko powinno być dobrze, ale ktoś tam pod spodem z Microsoftu źle to zaprogramował i teraz nawet nie mogą tego cofnąć, więc to jest taka ciekawostka dla ciebie, na co trzeba uważać i że takie zachowanie jest nieprawidłowe. Więc jakbyś chciał mieszać, powiedzmy, to logika awaita i task runa, to byś zrobił to w taki sposób, że robi właśnie task runa i te jakąś tam operację i w ten sposób, ale w każdym innym przypadku to jest to, co tam wspominałem wcześniej na tych slajdach, że ta task factory new, start new bardzo rzadko się przydaje i lepiej tego też mieszać, bo są jakieś dziwne zachowania. No i teraz przejdźmy do takiej kwestii, co w sumie robi ten async await w sumie, jaka, poza tym, że to uruchamia się w innym wątku. Załóżmy, że masz taki banalny przykład, aplikację WPF Windows Forms. Mam tutaj pola tekstowe, tutaj chcę sobie dodać dwie liczby, tylko ja zakładam, że dodawanie tych dwóch liczb jest jakieś takie absurdalne, trudne, że zajmuje mi to 4 sekundy. Ja symuluję to zachowanie poprzez trip sleep. Co nie wiem, czy ja symuluję takie długie zachowania do dodawania i potem wyświetlam sobie w message boxu ten rezultat. Więc w rezultacie mam coś takiego, że wykonuję tą trudną operację do dodawania przez 4 sekundy i cała aplikacja mi wisi. A dlaczego mi wisi? No bo wątek główny w WPF-ie w Windows Fontsach także kontroluje to, co ja robię z tym oknem, te kontrolki, pola tekstowe, więc w rezultacie cała aplikacja się wiesza i w rezultacie mam właśnie taki rezultat. Czyli w sumie właściwie nawet programowanie asynchroniczne jest wymagalne, żeby powiedzmy ta aplikacja WPF Windows Fontsowa działała płynnie. Więc jakbym chciał poradzić sobie z tym problemem, no to po prostu bym sobie zrobił tą metodę kalkulującą, bym sobie ją wydzielił. Tutaj mógłbym zrobić task delay, ale powiedzmy dla prostoty kodu analogicznego do poprzedniego znowu jest trip sleep, ale tak, task delay też jest poprawną odpowiedzią w tym miejscu. I robię znowu te dodawanie i po prostu mam tą metodę asynchroniczną, którą calculate, tak jest, i ona jest awaitable. I teraz jakbym chciał to zasymulować, używam awaita na tej metodzie asynchronicznej i znowu symuluję ten problem, ale też tutaj warto zwrócić uwagę, że tutaj dużo magii się dzieje. Dużo się magii dzieje, no bo tak, tutaj mam dodawanie, rezultat i potem musi się jakiś callback działać. No bo w którymś momencie aplikacja WPF i Windows Formsach musi wiedzieć, kiedy te 4 sekundy minęły i kiedy 4 sekundy minęły, to ten message box musi przecież wyświetlić mieć ten rezultat, a w międzyczasie, ponieważ to było w innym wątku, to znaczy, że wątek główny nie jest blokowany, a skoro on nie jest blokowalny, to znaczy, że mogę robić coś takiego. Czyli mogę na zasadzie odpalić tę operację, ona w innym wątku działa, te 4 sekundy mija, w międzyczasie mogę sobie oknem sobie pomachać ileś tam na stron i wszystko jest ok, a w którymś tam miejscu musi ten callback się odpalić i ten message box mi się pojawi. Więc w rezultacie można powiedzieć, że jak mieliśmy poprzednio omawialiśmy, pamiętasz, to programowanie na eventach, na zdarzeniach, że w którymś momencie był uncompleted, co nie, no to dziś zamiast ten uncompleted spaghetti code, no to w rezultacie te spaghetti code zostało uproszczone w taki sposób, że niby programujesz asynchronicznie, ale dla twojego mózgu wydaje się, że wszystko jest przecież synchroniczne. Na zasadzie przecież tutaj jest dodawanie, to jest message box. No, gdzie to jest jakiś inny wątek? Co? Ale jak widzisz, dużo magii się dzieje tutaj pod spodem. I powiedzmy, to też ułatwia pisanie kodu i nie ma tych jakichś continue with czy tych eventów, czy uncompleted, coś ten spokój i możesz właśnie takie rzeczy robić sobie, że odpalasz sobie taska i coś się dzieje i w międzyczasie i w którymś momencie masz ten message box. Ale w którym miejscu, co właściwie się dzieje, jaka magia? Warto mówić o tym kwestii, o tej synchronizacji, jeszcze sprawdzę, ile mam czasu, powiedzmy, że mam 17 minut do końca, to akurat sam raz, no to o co chodzi z tą synchronizacją? No po którymś momencie ta synchronizacja wątku innego, gdzie te dodawanie się robiło i tego wątku głównego, gdzie tym oknem sobie machałem, musiało się w którymś momencie wydarzyć, co nie? Ta synchronizacja. Warto wspomnieć, że ta synchronizacja jest w zależności od aplikacji dotnetowej, czy to jest konsola, czy to jest WPF, Windows Forms, czy to jest ASP.NET Core, czy to jest stary ASP.NET, bo taka różnica też jest. Jakbyś chciał się wgłębiać, to są aż 3 warstwy synchronizacji. Jest synchronization kontekst, który nie zawsze występuje. Mam task shellloader, który powiedzmy steruje tymi taskami, za każdym razem, kiedy jest taska, to on tam ma jakąś tam kontrolę nad nimi. No i na samym dole on zawsze występuje, no to jest ten klasa treatful, który dzisiaj też umówiliśmy, on kontroluje tą pulę wątków
i on sprawdza, czy przekroczyłeś na przykład minimalną liczbę wątków, to wtedy będę ci jakieś przerwy robił, kiedy będziesz chciał otworzyć kolejny wątek i w taki sposób. Więc jak widzisz, masz trzy warstwy, przy czym warto zaznaczyć, że ta synchroniczny kontekst nie zawsze występuje, a task scheduler, jakbyś korzystał, nie wiem, z dotneta jakiegoś tam starego, żadnych tasków, to byś prawie też go nie miał. Domyślnie task scheduler jest oparty na puli wątków, którą mówiliśmy wcześniej. I to wszystko chcę ci omówić, bo to jest potrzebne do zrozumienia, co w ogóle ten Configure Await False robi. Bo na przykład często Visual Studio, pamiętam, że mnie pytało, czy chcesz tutaj użyć Configure Await False? A ja myślę sobie, kurde, ja nie mam pojęcia, co to w ogóle robi. Więc pomów o tym synchronicznym kontekst. Abyś poczytał na MSDN-ie, to masz taką jakąś skomplikowaną definicję, że to jest bazowa funkcjonalność programety synchronicznego kontekstu. Przy różnych synchronizacyjnych modelach jego celem modelu synchronizacyjnego jest implementowanie klasy, która pozwala na wewnętrzne asynchroniczne operacje w CLR, by zachowały się one w synchronicznych modelach. Ten model upraszcza, dobra, nie będę tego robić, taką parodię, że właściwie MSD nie tłumaczy tego, powiedzmy tak po ludzku. Każde określenie await przechowuje pewien kontekst synchronizujący i później używa go, żeby ten wrócić. To co widziałeś z tym message boxem, że w jakiś sposób ten wątek, który robił te dodawanie, musiał wrócić do wątku głównego, no i musiał mieć tą informację, gdzie to się dzieje, czyli w tym kontekście synchronizującym. Mamy więc kontekst środowiska i wrzucamy go do innego wątku, to jak inne wątki będą trzymać swoje konteksty, jest też zależne od aplikacji. Czy jakbyś zobaczył, że klasa abstrakcyjna, synchronizujący kontekst jest inaczej zaimplementowana w WPF i Windows Forms. Co ciekawe, są frameworki, które na tego właśnie kontekstu nie mają, to cię ostrzeż, że na przykład ASP.NET Core w ogóle go nie ma. A dlaczego ASP.NET Core w ogóle go nie ma? Bo na przykład ja często programuję ASP.NET Core, że na przykład dla mnie istotna informacja. Kontekst w ogóle został usunięty z ASP.NET Core i są dwa powody do tego. Wydajność i prostota aplikacji, bo wcześniej w ASP.NET istniała kolejka i przez tą kolejkę prawdopodobnie cała aplikacja ASP.NET-owa działa dużo wolniej, a po drugie powiedzmy, że prawdopodobnie programiści dotneta stwierdzili, że w sumie ta kolejka miała jakiś sens na początku, teraz nie ma, bo w sumie wszystko działa wolniej i w ogóle też musieli się stracić na podzi, żeby za ASP.NET-a MVC wywalić w ogóle ten kontekst, bo on nawet tam występował chyba w Razorze i w rezultacie pozbycie się go też trochę im zajęło, ale w korze oficjalnie go nie ma. I to jest, ponieważ w ogóle tego kontekstu nie ma, to właściwie musisz korzystać z Configure Await False. Ale jakbyś pisał, powiedzmy, inną bibliotekę, która mogła być używana tylko przez ASP.NET Core, to lepiej, żebyś tej metody korzystał, chociaż jeszcze ci mówiłem, co ona robi. I warto też wspomnieć, że jak mamy właściwie w starym ASP.NET mamy tą kolejkę, a na przykład w ASP.NET Core jej nie mamy, to na przykład warto zwrócić, żebyś korzystał z HTTP klienta i zrobił coś takiego, taki kodzik, get await async, to w rezultacie na przykład w ASP.NET Core miał być wyścig szczurów, kto pierwszy, ten lepszy, by zrobił tą metodę, a za to w klasycznym w ASP.NET Core miał być kolejkę, czyli najpierw to by się uruchomiło, potem by się to uruchomiło i miałbyś na zasadzie, że miałbyś to, co pierwsze się uruchomiło, oczywiście pierwsze się skończyło, a co drugie się uruchomiło, to się pierwsze skończyło, więc w rezultacie działanie powiedzmy tej metody when all jest różne w zależności od ASP.NET-a. To taka też ciekawostka, która mogłaby cię zainteresować. Nie będę się zgłębiał, dlaczego tak jest, po prostu to jest taki wielki skrót, że chodzi o tym, że była kiedyś tam jakaś kolejka do przekrywania zapytań HTTP, a teraz jej nie ma. I stąd te konteksty synchronizacyjne w ogóle w tym ASP.NET-ie musiały być i musiały istnieć. Wracając do synchronizacji kontekstu, określam lokalizację, gdzie twój kod ma wrócić, gdy wykona swoją operację asynchroniczną. Kiedy w ogóle to przechwytywanie tego kontekstu jest potrzebne? Bo warto też powiedzieć, że w WPF-ie, jak chcesz swój rezultat wysłać do pola tekstowego, do właściwości tekst, do jakiegoś textboxa, textbloka, no to spoko. Jakbyś chciał to zrobić właśnie w tym innym wątku, no to pamiętaj, że tylko wątek główny ma prawo do operowania na właściwości tej kontrolce, więc jak próbowałbyś zrobić coś takiego, to byś dostał invalid operation exception. I warto też zaznaczyć, że ten kod, powiedzmy, abyś chciał go opisać tak od zera, to jest trochę bardzo skomplikowane. Masz tutaj, pobierz sobie ten kontekst synchronizujący, bierz go, tutaj robisz sobie klasę treat pool i tutaj na zasadzie, dobra, to zrób mi coś w innym wątku, dokładnie w tym miejscu, zrób mi coś w innym wątku, a tutaj w post delegate zrób coś na wątku i czy mogę się odwołać do tych kontrolek. I nagle sobie zdajesz sobie sprawę, ok, chcesz mi powiedzieć, że async await
ten cały jakiś bullshit code mi pakuje i ja tego nawet nie widzę. No właśnie. Wygląda to skomplikowanie i na szczęście jak korzystasz z Async Awaita, ten właściwie ten cały asynchroniczny kontekst jest wykonany bez twojej wiedzy w ogóle gdzieś pod stołem, na tego nie widzisz. W rezultacie ten sam kod, który widziałeś w taki sposób, że tutaj zrób coś w innym wątku, a potem tutaj na wątku OI zrób mi to synchronizację i odwróć się do pól tekstowych, to w rezultacie Awaita to dla ciebie to tak wygląda, co nie, że coś ci się wykonało, a potem możesz się odwołać do kontrolek, co nie, i wszystko jest w porządku. A jakbyś chciał na przykład to zrobić przy pomocy metody continue with, no to byś musiał zrobić to w taki sposób, że masz to delegatę, znowu musisz mieć ten kontekst, pobrać sobie jakiś obecny kontekst i tutaj zrób jakiś kod, a tutaj kolejny kod i jeszcze tutaj task shredder, jak widzisz, to jest bardzo skomplikowane i takie nieporęczne. A z drugiej strony, jak masz ten awaita, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł zrobić tutaj task delaya, nie wiem, zwrócić sobie jeden i tutaj w tej metodzie odwołać się do tego rezultatu i wszystko jest pięknie i ładnie, co nie, bo ten kontekst się synchronizujący się wykona. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o WPF-a i Windows Formsy, no to o którym warto wspomnieć, czy o tej pułapce, to jakbyś korzystał właśnie z eResulta, czy byś mieszał ten kod asynchroniczny z synchronicznym, jak ten problem pokazać. Wróćmy do podstaw, jak masz, mam tutaj na przykład HTTP klienta, jest taka ciekawa strona internetowa, która symuluje, że coś pobierasz przez 10 sekund, no to właśnie ta strona internetowa mi to zrobi i ja robię tutaj rezulta. No to w tym przypadku akurat rezult sprawia, że kod asynchroniczny staje się synchronicznym kodem, czyli moja aplikacja się wiesza na te 10 sekund i tutaj wiesza się na 10 sekund, ten rezultat jest wyświetlany w polu tekstowym. Nic się nie dzieje jeszcze, a jakbym nie chciał mieć tej zawiechy, no to oczywiście robię to Async Void tutaj jest, jak ci wspominałem, to jest ten problematyczne z tymi wyjątkami, ale ze względu na zdarzenia w WPF-ach on niestety musi istnieć, ale tego nie rób, rób Async Task i tutaj w tym wypadku nie miałbym blokowania. Ale jak zrobić deadlock? No to deadlock jest bardzo łatwo zrobić. Mam tutaj właśnie jakieś pole tekstowe, odwołuję się do tego tekstu, piszę sobie przed, potem robię właśnie synchronicznie robię tego rezulta. Jak widzisz, to jest moja asynchroniczna metoda, która się wykona synchronicznie. I teraz pytanie, czy coś to nie zepsuje? Oczywiście coś zepsuje. I niby tutaj mamy resztę kodu, która ma się wykonać, ale w praktyce mamy deadlock. Jakim cudem zrobi się deadlock? W taki sposób, że po pierwsze kod jest asynchroniczny z asynchronicznym wymieszanym. Moja metoda myGetAsync czeka na wątek główny UI, ale z drugiej strony ten sam wątek główny czeka na rezultat mojej metody. No bo wiesz, tutaj czekamy na rezultat mojej metody, z drugiej strony async away czeka na wątek główny OI, żeby mi to wszystko zwrócić, więc powstał deadlock, że dwie rzeczy równocześnie coś o siebie chcą i się zblokowały wzajemnie. Czy jakimś cudem stworzyłem sytuację, w której wątek główny czeka na mój rezultat, ale ten nigdy nie nastąpi, ponieważ moja metoda czeka, że wątek główny przestanie czekać na mój rezultat. Tutaj pomyślę, że wołanie result albo waita może rozwalić cały ten synchroniczny kontekst, więc jakbyś chciał powiedzmy to poprawić i skorzystać z tego awaita, no to właśnie do tego służy ten configure await false. W rezultacie mam to samo, ale mam tutaj też informację, że dobra, robię configure await false w tym momencie i jakby ktoś właśnie skorzystał z tej mojej metody w jakiejś bibliotece w taki właśnie chamski sposób, no to spoko, wtedy ten synchroniczny kontekst, nic mi tutaj nie eksploduje i wszystko jest ok, nie ma tutaj deadlocka. Bo sobie mam tutaj przypisanie do zmiennej, a potem dopiero jest przypisanie do pola tekstowego. No, bo ten configure false mówi aplikacji, że nie będzie kontrolowana żadna operacja z nim związana. Nasza maszyna stałów ma zignorować ten kontekst, który został pobrany i nie chcemy w ogóle do niego wracać. Jakbyś miał tutaj, masz analogiczny przykład do starego ASP.NET, w którym także też mógłbyś taki problem wywołać sobie, robić tego rezulta. I byś musiał zaprogramować sobie tutaj też równie dobrze configured await false, więc jak próbowałeś jakąś bibliotekę i byś musiał założyć, że ktoś może tak w głupi sposób mieszać kod synchroniczny, asynchroniczny, i właściwie po to jest ten configured await false, tak, a jak programujesz się na przykład w ASP.NET Core, ten kontekst w ogóle on nie istnieje, więc w sumie nie musisz się o niego martwić. No i kiedy go używać, bo na zasadzie dobra, to jak on jest taki super, to znaczy muszę używać go cały czas, ale nie, słuchaj, masz na przykład taki przykład, że od razu ten rezultat sobie przypisuje do teksta, do pola tekstowego, czy odwołuje się do kontrolki, ale robię, czy nie do zmiennej, tylko do kontrolki, robię tutaj configure await false i tutaj jest boom, eksplodowało mnie i mam ten invalid operation exception,
ponieważ no, ten kontekst w tym momencie jest mi potrzebny, no bo się odwołuję do kontrolek, to i ten kontekst w tym przypadku jest mi potrzebny, więc w sumie ten configurable false no, wywala mi ten błąd, więc w rezultacie tutaj on jest mi są potrzebny. I co on ten kontekst mnie w sumie nauczył? Zapomnij w sumie o tym task continue with, jak widzisz ten async await bardzo łatwe sprawy, zwłaszcza jak w WPF-ie albo w starym ASP.NET-cie programujesz, bo dużo pod spodem się dzieje, na to ty nie wiesz, nie musisz pisać właśnie takiego kodu, gdzieś jakieś konteksty pobierać, tutaj coś obsługiwać, albo nie musisz pisać takiego kodu w klasycznym ASP.NET-cie, albo w ogóle jeszcze nie musisz takiego, też takiego kodu pisać, gdzie jeszcze w inny sposób. Ale może czasem chciałbyś napisać taki kod, to jest właśnie ten przykład, że dobra, to jak klasa treat służy mi do jakichś zadań, które trwają dłużej niż 5-10 minut, no to może by mi się przydało, no to wtedy warto pamiętać o tym, że jeszcze jest ten kontekst synchronizujący i musiałbyś to zrobić w taki fachowy sposób, że to jest ten job, a tutaj wykonujesz ten post i odwołanie się do tego kontekstu. Spoko. Maszyna stanu async await, ja widzę, że jeszcze mam 5 minut do zakończenia tej prelekcji, zdążyliśmy, dobra wiadomość. Jeśli chodzi o maszynę stanów, warto o niej pamiętać, jakbyś chciał napisać swój własny typ Awaitable, bo ja próbowałem na swoim własnym blogu, możesz właśnie przeczytać o tym na tych moich wpisach, właśnie tutaj, gdzie ja próbowałem to napisać, nie polecam, ale to z drugiej strony, jak próbowałem napisać ten Awaitable, to nauczyłem się, jak ta maszyna stanu wygląda. Bo rzeczywiście async await tworzy ci za każdym razem maszynę stanów, czyli ta maszyna stanów się tworzy, na początku ma na stan minus 1, i później jak ona operuje. To w rezultacie to wygląda to w takim diagramie, że dobra, mamy tą swoją metodę asynchroniczną, jest ta maszyna stanów gdzieś utworzona, zapakowane to wszystko jest, ona się odpala ze stanem ze zmienną 0 i on w międzyczasie wykonuje kod, który jest przed tym awaitem, spoko, wykonuje się kod przed awaitem, później sprawdza, czy przypadkiem już zadanie, które ma niby asynchronicznie się wykonać, już się nie zakończyło. Bo na przykład jest to jakieś banalne, nie wiem, zwróć mi liczbę 4, albo to jest jakieś banalne zadanie, które zajęło tylko kilkanaście milisekund, to w sumie on może stwierdzić, tak, zadanie już zakończyło, więc on ustawia swój stan na, ustawia stan na 0 i potem rejestrację, a nie, przepraszam, jeżeli się zakończyło, to jest tak, no to wtedy mówi, dobra, pobierz rezultat taska i wykonaj część kodu po awaitie, czyli na przykład ten message box. I w rezultacie cała maszyna stanów wykonała się bez odpalenia żadnych delegat ani wątków asynchronicznych. Z drugiej strony, jeżeli masz zadanie, które trwa troszeczkę dłużej, no to maszyna stanów stwierdza, ok, to ja muszę jednak to odpalić w innym wątku, to ustawia sobie stan na 0, nie na minus 1, tak, bo początkowo jest minus 1, więc to się odpala w tą stronę, ustawia sobie stan na 0, on rejestruje sobie delegatę, która odpala tam metodę move next, czyli jeszcze raz to wszystko się odpali, gdy zadanie się skończy, no to powiedzmy, ten asynchroniczne zadanie się zakończyło, to znowu wracamy do tej maszyny stanu w tym miejscu, ale też mamy stan 0, no tak mamy stan 0, no to on pobiera ten rezultat i wykonuje część kodu już po awaitie, więc w rezultacie to robi pod spodem maszyna stanów, ona troszeczkę rzeczywiście zajmuje, stąd ta technika async colliding często się przydaje, ale z drugiej strony też się uświadamia, że każdy raz, jak już korzystasz z async awaita, to wcale nie znaczy, że od razu masz jakiś inny wątek, i już nawet nie mówiąc o systemach operacyjnych i jakichś tam procesorach, bo to też jest tam dodatkowa magia, ale jak widzisz, dla takich banalnych zadań, gdzie byś robił, nie wiem, zwróć mi await minus 1, to na pewno coś takiego ci nie wystąpi. No to zróbmy podsumowanie, powiem, że mam 3 minuty, a jeszcze trzeba mieć czas na odpowiedzi na wasze pytania. Tak, zróbmy podsumowanie tego wszystkiego. Unikaj task factory start new, chyba że rzeczywiście chcesz tam skorzystać z dodatkowych opcji, przykładowo, że masz task w tasku i chcesz, żeby te taski dzieci podaj, że wykonały się jeden po drugim, no, ale nie wiem, kiedy tego użyjesz tak naprawdę. Unikaj async void, bo jeżeli ci wyskoczył wyjątek, no to cała aplikacja ci eksploduje. Ale niestety async void musi istnieć niestety dla tych kontrolek zdarzeniowych przez WPF-a i Windows Forms'a, więc to jest zło konieczne. Lepiej nie mieszać task API z async awaitem, na ci na innym slajdzie pokazałem, że możesz zablokować całe API, w sumie nawet nie wiesz dlaczego, bo to nie jest intuicyjne, skąd ten błąd wynikał. Pamiętaj o configurate false, jak tworzysz swoją własną bibliotekę, która będzie odpalała jakieś taski asynchroniczne, no to lepiej założyć cały scenariusz, że ktoś chamsko ci odpala twoją bibliotekę w WPF-ie, w Windows Forms'ach i on nie pamięta, że jakiś kontekst jest, istnieje, to, więc możesz się tym zabezpieczyć przed tym. Bo na twoim poziomie biblioteki prawdopodobnie się nie odwołujesz do kontrolek, co nie, tylko te kontrolki będą się odwołać gdzieś później, więc o to chodzi.
Do długich zadań synchronicznych dobra jest klasa treat. Rzeczywiście taski zostały stworzone z myślą o jakichś krótkich zadaniach. Unikaj, tak, tutaj czat mi się powtórzył, nie mieszaj asynchronicznego kodu z synchronicznym, nawet ci pokazałem dlaczego, czy właściwie staraj się nie używać tego kropka result, get awaiter, get result albo metody wait, bo w rezultacie kod asynchroniczny stanie się synchroniczny i w sumie właściwie po co w ogóle async awaita używam w takim razie. Nie o tym, że potem możesz robić deadlocki, które ci pokazałem przed chwilą. Nie próbuj pisać swoich awaitable, nawet nie chcę ci pokazywać, zajmować ci 5 minut twojego czasu, żeby ci pokazywać, dlaczego to jest zły pomysł. Najlepiej skorzystać z task awaitera, bo async await korzysta z task awaitera i na przykład apokować task awaitera, jak chcesz swoje własne awaitable napisać. Pamiętaj, że ten result i metoda wait albo z get await, get result blokuje ci wątek główny, więc w rezultacie to jest synchroniczne, mimo tak, pamiętaj o tym. To dokładnie, że get await, get result też ci blokuje wątek główny. Konto synchroniczny, na przykład HTTP client w ASP.NET i ASP, no tylko, że będzie działał zupełnie inaczej, więc pamiętaj, czy programujesz starym w ASP.NET albo nowym, po zachowaniu tych aplikacji jest inne w zależności tego, czy tam ta właśnie kolejka jest ten kontekst synchronizujący. No i pamiętaj, aby nie zapchać treat poola, na przykład, że pomyślisz sobie, że chcesz odpalić 10 tysięcy tasków w pętli. jak widzisz, nawet na logikę możesz dojść do wniosku, że dobra, ten treat pool ma jakąś tam właściwość kontroli minimalnych treatów i jakąś tam przerwy robi, to prawdopodobnie robienie jak najwięcej liczby wątków jest złym pomysłem, mówiąc o tym, że nie wiesz, co zaprawić się tam na wydarzy. Pamiętaj także, task delayed bez awaita nic nie zrobi nic, to co ci pokazałem, takie dobre pytanie podkliknijmy na rozmowę kwalifikacyjną jakoś. Powiem ci, że właśnie często na rozmowach kwalifikacyjnych jest na temat tasków, awaiterów i ten, jak tam powiedzmy dopnięcie działają z tym wszystkim. No i wątki, najtrudniejsze pytanie, to co zaczęliśmy naszą projekcję, to, że coś działa wielowątkowo nie znaczy, żeby działał szybciej. To akurat 10 lat temu można było powiedzieć, że tak, masz jakiegoś chińskiego laptopa, gdzie jest tylko jeden rdzeń, to w sumie jak ci na jednym rdzeniu w ogóle ma wielowątkowo działać. Jak tam pamiętasz na tym pierwszych slajdach, no to jest logiczne, że jeden rdzeń obsługuje tylko jeden wątek, jak masz więcej rdzeni, no to jest z tym trochę troszeczkę lepiej. Więc o tym, że jeszcze Intel i te inne procesory mają tam jeszcze powiedzmy technologie specjalne, które tworzą jakby wirtualne rdzenie i niby tak symulują zachowania, że coś równocześnie się dzieje, a w rezultacie to polega na tym, że kod jest dzielony na pół i w momencie, kiedy ten wątek czeka na przełączenie innego wątku, to on jest też wciskany i w rezultacie to niby wirtualnie symuluje ci działanie dwóch rdzeni na jednym, ale warto o tym sobie poczytać. Ale dobra, to teraz mamy rok 2020 i możesz stwierdzić, że tak, asynchroniczne programowanie działa szybciej. Jak to najłatwiej odpowiedzieć? No jak widziałeś w WPF i w Windows Phone, tak odpowiedź jest oczywista. Otwierasz asynchroniczne zadanie, no to twój wątek główny jest blokowalny, więc możesz sobie mieszczać kursorem, użytkownik może sobie klikać textboxem. A co z aplikacją ASP.NET-ową? Właśnie, Bartosz napisał, że ta technologia się nazywa Hyper Threading. Dzięki, Bartosz. Więc co jeszcze chodzi o ASP.NET Core na przykład? Co mi daje w sumie asynchroniczność? No bo odpalam sobie tak naprawdę serwer, asynchronicznie odpala mi mojego HTTP post, co nie, i asynchronicznie potem czeka na przykład na wykonanie mojego Entity Frameworka i zapisuje inne zmiany. I właściwie co się dzieje? W zasadzie przecież serwer przyjmuje asynchronicznie różne zapytania, po 6000 użytkowników odpytuje na przykład moją stronę internetową, co nie? Więc co właściwie to, że mój kontekst czy coś czeka, raczej mój jeden wątek, ten, który obsługuje dane właśnie polecenie HTTP czeka na te zapis zmiany w moim identity frameworku, co nie na zapisania w tabelce. No właśnie, czeka, a może fajnie by było, jakbyś skorzystał z metody save change async, czyli w rezultacie jak aktualizujesz sobie entity frameworka, jakieś tam tabelki, inserty się robił w SQL serwerze, to twój wątek, który obsługuje twoje polecenie HTTP, może w tym samym czasie, kiedy on czeka na to, aż ten await się wykona, może w międzyczasie może obsłużyć innego użytkownika, który wykonuje, chce jakąś inną stronę internetową swojego serwera i w ten sposób on na przykład obsłużył innego użytkownika, jakąś tam stronę home wyświetlił mu, a w międzyczasie ten sam wątek potem wrócił do ciebie, zapytanie do bazy się wróciło mamy jakąś wartość dodatnią z tej asynchroniczności. Ale warto zaznaczyć, że to nie jest takie oczywiste. Warto robić benchmarki, więc to, że zawsze coś będzie działało, na przykład to, że tu wsadzisz awaita, to nie gwarantuje ci, tak widziałeś na mojej prelekcji, że zawsze będzie nowy wątek, że to będzie działało szybciej, bo to wszystko zależy od tego, jaki masz tam system operacyjny, ty masz tam rdzeni,
Więc to nie zawsze jest oczywiste, że będzie działał szybciej, więc zawsze możesz być, powiedzmy, pesymistą i powiedzieć, no lepiej to sprawdzić, niż tak zakładać, że o, to działa szybciej, bo już tu jest await. Ja wiem z książki, że ten inny wątek, jak ci wyjaśniłem, będzie obsługiwał innych użytkowników, ale warto to sobie sprawdzić i zrobić benchmarki. Więc to jeszcze było moją prelekcję, więc nie wiem, czy jeszcze mamy czas na wasze pytania. Tak czy siak dziękuję, że byliście aktywni na czacie i nawet fakt, że mnie poprawiliście z tym błędem 110. No. Super, bardzo Cezary, dziękujemy za twoje wystąpienie. Odpowiedz oczywiście na pytanie, tak żeby każdy czuł się dzisiaj tutaj spełniony wiedzą. Odpowiadaj, proszę. Tak. Tak, pamiętam, mieliśmy pytanie na temat tych właśnie 100 prędkości. Czy jak mamy dwa rdzenie, to będzie mieć cztery wątki, tak przynajmniej od Mikołaja zrozumiałem. Przynajmniej tak z wiedzy książkowej, zakładając, że nie mamy na przykład tego hyperthreadingu, to rzeczywiście można założyć, że mamy dwa rdzenie, no to one obsługują nam dwa wątki. Ale biorąc uwagę, że tam kombinuje na przykład z tym hyperthreadingiem, mamy te wirtualne, czy tam te mechanizm dzielenia, powiedzmy tej mechaniki, no to nie jest takie oczywiste, ale tak na to całą moją prelekcję, jak ją przygotowałem, tam powiedzmy webinar kilka miesięcy temu, doszedłem do wniosku, że w sumie w tym całym asynchronicznym programowaniu nic nie jest takie oczywiste, że można powiedzieć, że na pewno tak będzie, a potem się okazuje, że tak nie jest. Więc to jest odpowiedź na moje na to pytanie. Tutaj Mikołaj także spytał, czy kompilator nie usunie tych trzech awaitów. To akurat moja odpowiedź brzmi nie, bo ja stawiłem właśnie taki kod z ciekawości, że robiłem te, odpaliłem sobie awaity i po prostu ten await odnosi się do maszyny stanów, a maszyna stanów, ten async await już skończyła swoje zadanie, więc w sumie ja tylko mam skaszowany rezultat, więc mogę tego awaita robić, nie wiem, 100 razy, ja tylko odwołuję się do rezultatu, nie tak, że 100 razy odczytuję ten sam plik, więc może to być zaleta, jedyne co trzeba pamiętać. Tutaj Tomasz i Bartosz pytają o ten when all, kontra kilka awaitów, czyli tak warto wspomnieć, że metoda when all to znaczy, że mówimy, że chcemy, jak wszystkie nasze zadania asynchronicznie się wykonają, to wtedy chcemy przejść dalej w rezultacie. I teraz pytanie, czy lepiej może zrobić trzy awaity i pytanie, jak może kontrolować zapewne wykonanie tych trzech awaitów i robienia coś z tym dalej, więc to też zależy od kontekstu. A jeśli chodzi o ten when all, a task rzucający wyjątkiem, to spodziewam się, że chodzi prawdopodobnie o to, że ten aggregate exception jest pakowany. No to moim zdaniem przynajmniej jest taka zaleta, że jak korzystasz właśnie z when all, tutaj Bartosz słusznie zwrócił uwagę, że skorzystasz z when all, no to i nie masz na przykład 5 zadań, na dwóch się wywalił wyjątek, na trzech ci się nie wywalił, no to masz zapakowany ten aggregate exception i masz powiedzmy tą listę wyjątków, które ci wyskoczyły, co nie? A z drugiej strony, jakbyś robił każde 5 tasków po kolei z tym awaitem, no to nie byłbyś z żadnych aggregate exception, miałbyś tylko po kolei, jakie wątki ci występują. Więc to też pytanie, jak chcesz powiedzmy to wszystko kontrolować, bo sama metoda when all, czy tam kilka awaitów, to też moim zdaniem sprowadza się do tego samego problemu, albo raczej ten, jak chcesz powiedzmy to wszystko kontrolować. I tu jeszcze Mikołaj pracuje w API, które blokuje korzystania z innych wątków, co ciekawe czasami powoduje to, że linku nie zwraca, czy linku potrafi przejść na inny wątek. Wiesz co, Mikołaj, ja tylko kojarzę, że chyba istnieje coś takiego jak PL-linku, parallel linku podajże, i wtedy powiedzmy informujesz, że tak, chcesz, żeby dane zapytanie linku wykonało się w innym wątku, a tak normalnie linku powinien ci odpalać w tym samym wątku, więc przynajmniej tak, nie wiem, czy się coś zmieniło, ale przynajmniej tak jak ostatnio programowałem w linku i powiedzmy bawiłem się tym as parallel, to tak to wyglądało, więc które blokuje korzystanie z innych wątków. To ciekawe, co to za API w ogóle. Takie chamskie musi być. Kończymy w takim razie. To już nie ma więcej pytań. W takim razie bardzo dziękuję Cezary. Jeżeli macie do Czarka pytania, to oczywiście możecie się z nim skontaktować na LinkedInie bezpośrednio. Wejść na jego bloga oczywiście, poczytać. Patrzcie tam. Dokładnie. Tak, tutaj na Twitterze. Tak, tutaj na Facebooku nawet, tak, więc jest dużo opcji. Nawet na Instagrama możecie wejść i ten zobaczyć, jakie mam nagie zdjęcia.
A w takim razie teraz czas na losowanie naszych nagród. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wpisanie się do obecności i czas na nasze koło fortuny. Mamy bardzo dużo dzisiaj liczb i jeszcze jedna informacja. Znalazłam jeszcze jedną licencję JetBrains, więc dzisiaj są trzy losowania. Trzy. Więc zaczynamy, Adam. Kto będzie pierwszym szczęśliwcem? Albo pierwszą szczęśliwą osobą. Numer 15. Pod numerem 15 jest Kasper Cisewski. Cisewski. Tak mam. Z Gdańska. Kacper, daj znać na czacie, czy jesteś z nami. Tak, napisz w komentarzu, czy nas słyszysz, czy jesteś z nami, a my w międzyczasie zrobimy kolejne losowanie. Trzeba 15 sekund odczekać zapewne po to. Tak, opóźnienie, dokładnie. Numer 11. Kolejną osobą jest Grzegorz Andryszkiewicz z Krakowa. Jest Grzegorz. O, Kasper jest, świetnie, dobrze. Teraz Kasper jest. Czas na Grzegorza i trzecie nasze losowanie. Czekamy. Kto jest trzecim szczęśliwcem? Numer 30. Pod numerem 30 kryje się Paweł Woźniak. Pawle, zapraszam. Paweł Woźniak, a wcześniej jeszcze był Grzegorz. Grzegorz Andryszkiewicz. Grzegorz jest, świetnie. Świetnie. I jeszcze czekamy na numer 30, czyli na Pawła Woźniaka. Jest i koszula. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę, może Paweł się odezwie. Poczekamy. Jak się podobało, Cezary? Jak tym razem? Wcześniej występowałeś na żywo, prawda? Tak. Akurat jak pierwszy raz byłem do was zaproszony, to się coś we mnie przełamało, ja od tamtej pory robię webinary, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego też, że sam fakt, że czat na czacie mi tutaj złapali na jednym tym błędzie liczenia, to tylko dowodzi na to, że mieliśmy aktywnych słuchaczy i to jest najważniejsze, że dobre jest community w CTech-u i wiadomo, że inaczej się prezentuje nie na żywo, ale jak macie taki aktywny czat, to tylko można powiedzieć, że jak taki typowy streamem podejść, tak, 40 reakcji, jak jeszcze nas ogląda, nie wszyscy jeszcze wyszli, to teraz dajcie te serduszka, lajki, uśmieszki i ten. Bo jak widzicie, bardzo pozytywny live, warto wspierać, powiedzmy, twórców, którzy tutaj się starają, żeby to organizatorów, którzy sprawiają, że to wszystko jest możliwe i realne. Ja też dziękuję za to, że mogłem wystąpić ponownie. Być może za pół roku się też spotkamy. Zapraszam bardzo serdecznie, jestem przekonana, że właśnie nasza społeczność z chęcią Cię ponownie wysłucha i zobaczy. Widziałam już, że pojawił się też Paweł Woźniak, bardzo się cieszę, czyli mamy trzech zwycięzców. Bardzo proszę, żebyście napisali, mój adres mailowy jest podany, milana.dzialuk@connectis.pl. Napiszcie do mnie informację, że dziś wygraliście, otrzymacie ode mnie od razu link, już jutro otrzymacie link. W takim razie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Cezary, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Zaraz mam nadzieję, że wskoczy Adam i Szymon. Zaraz zobaczymy. Tak. Bo kończymy. Tak, żeby nie było, że tylko się ze mną żegnasz. Właśnie żegnam się z chłopakami. Ja jestem, Szymona nie ma niestety. Ale dajcie te troszkę lajki dla chłopaków, bo naprawdę dzisiaj wystąpili genialnie. Tak. To dlatego Adam chciał być pierwszy zapewne, bo miał jakąś sprawę do załatwienia. Tak, dokładnie, pewnie tak. Zachęcamy. Nie Adam, tylko Szymon, przepraszam. Dokładnie. Zachęcamy Was do wypełnienia dzisiejszej ankiety, żebyśmy wiedzieli, co mamy dalej poprawiać, robić i tak dalej. Albo ktoś ma podobną koszulę, albo na jakimś spotkaniu piwo piliśmy. Bardzo możliwe, Mikołaj. Z wieloma osobami piwo pił, to prawda. Tak. Przez tą sytuację w kraju mam więcej włosów teraz, ale lepiej się cieszyć, że mam więcej włosów niż że już wyjusiałem, więc. Dokładnie. So plus. O, też przyszedł. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejne. Już w nowym roku będą kolejne CTech. Grudzień odpuszczamy sobie. Życzymy Wam dobrego wieczoru, dobrej zabawy i do usłyszenia. Dzień. Pa.